No. Witam. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim ludziom z przyszłości, którzy będą oglądać zapis wieczorem. Ostatni live z Wysokiego Brodna przed wydaniem mapy, która zostanie, która będzie miała miejsce, w sensie które wydanie będzie miało miejsce 20 marca o godzinie 12 razem z premierowym odcinkiem BBSJ, nagranym z dwóch perspektyw. O 12 wleci odcinek i do WB na kanał, i do mnie na kanał. Z racji takiej, że na odcinku premierowym chciałbym skupić się na pomocy przy wstępnych, przygotowawczych pracach u wujka na farmie. Albo zobaczymy, co będziemy robić, jak to wyjdzie. Dzisiaj kupię maszyny, kupię land, wprowadzę się. Po raz pierwszy właśnie zalogowałem się na naszego dedyka, na którym mapa już jest, i
Już niedługo. Niedługo ja sobie odpocznę, a wy sobie pogracie. Amen. Juve Turyn, Mirosław Baka, Hubert Marczak, Kombajnista, Tracker, 1425 PV, Artur Okocuro, Duch.pl, M jak Mateusz, Artur X, Juve Turyn, już czytałem, Pablo Mateusz W201, Adrian Kiełkowicz, Sebek XD, Wojtas, witam, Michu 10, Rowerowy Kubuś, Gitti, siemaneczko Gitti, Grzegorz Wolski, Mati Kubiak, Karols Męka, Jakub Kubek, Pawelczak, Rafik 85, Damian Nawski, Damian Agriculture, Wujek Dave, Quarest, Agro Maciej, Oale Padaka, Grzegorz Pioterek, Jasiu Ameryczka, Remex, Łukasz Ujma, Julii 18, Wojciech Zimoch, Błażej Wardyński, Disraeli, Rowerowy Kub... A, tu już czytałem. nie witajcie się 5 razy. Okej? Okay? Godzinę później. Chłop dalej czyta. Nie no, po prostu słuchajcie... Oraj pole na traktory, hej, hop, siaba, daba, oraj pole na traktory, hej, hop, siaba, daba. Dragonski Channel. 30 zł. Szacun za takie poświęcenie i tyle siły oraz pokory do GE. Szeroko uśmiechnięta twarz, skromnie się dorzucam twarz z gestem przytulania. Dzięki Dragon Sky, dzięki wielkie za donajcika. No tak, ten rok w edytorze przy pracy nad mapą to było po prostu... To be, kurwa, or not to be. Dokładnie tak, jak mówi Adaś Miałczyński, także dzięki wielkie za donajcika. I zaczynamy, słuchajcie, przedstawię wam ogólny zarys na samym początku, jak to będzie u nas wyglądać. Pozakładałem chłopakom farmy, porobiłem im 2 miliony, oprócz siebie i oprócz PGR-u. Chłopaki już mogą ściągać mody, mapę z dedyka i sobie oczywiście się wprowadzać we własnym zakresie, kiedy tylko będą mieć czas. Dlaczego ja mam mniej? Ponieważ ja już mam land, to znaczy no, ja mam na landzie, który kupię, już farmę postawioną. Budynki, zagrody, garaże, domek, no wszystko, wiecie, no wiecie, gdzie będę grał, także u mnie to, mi nie są potrzebne aż 2 miliony, ja sobie poradzę na spokojnie, chłopaki mają gołe landy, muszą pobudować, pokupować maszyny, pola pierwsze, więc 2 miliony należą im się jak psu buda, zważywszy na to, że ceny pól na mapie są dosyć wysokie, także tak zdecydowałem, gest ode mnie w moją stronę, z mojej strony, gest ode mnie w moją stronę, tak. Brawo, Sharpie, brawo, naprawdę. Bartosz Szczepaniak, siemaneczko. Sebastian Turek, Jarecki, Skania Trans. Oczywiście Jacek też jest tutaj, tylko po prostu się nie zmieścił na ekranie wstępnym, nie? Po 200 tysięcy max. Mirosław Baka, oj panie, ty byś chciał zamęczyć chłopaków, naprawdę. Mateo, siemanko. Witam. Dobra, słuchajcie, ponieważ no, tak właściwie to... Przydałoby się trochę polotu w Chinezji, w smutnym jak pizda mieście. A właściwie wsi, także ruszamy do dzieła. Od małych maszyn zaczynasz. Zacznę od mniejszych, ponieważ mi na za dużo tak naprawdę tutaj funduszów nie starczy. Także hop przez płot i ruszamy do boju. Dobrze, Adia Games, siemaneczko. Siemaneczko. Dobra, to zaczniemy od kupna mojego landu. 471 tysięcy. Właściwie hektarowo to byłoby dużo drożej. Ale pozwoliłem sobie obniżyć cenę tego landu. Także wiecie, jak to jest? Jakie lagi? Agro Michał Games F5, polecam jak masz lagi. U mnie jest wszystko na zielono, wszystko jest ok. Siema Adrian Besta. Siemaneczko. Panie kurde, ile hajsu. Słuchajcie, sprawa ma się tak. Z tego co wiem, ze względów prywatnych, zarówno i wujek, i Bartek nie będą mieć już czasu na grę, tak jak dawniej, Bartek zwłaszcza, dlatego żeby też nie zapewniać chłopakom jakiejś męczarni w rozgrywce i żeby to sprawiało radość i fun, po prostu seria jest for fun, nie ma tutaj imersji, nie ma tu zbytnio realizmu, tu są autoloady, panie, tu jest soja, rzepak, i bawełna nawet jest, no. Także, wiecie,
I tak chłopaki będą musieli do czegoś dojść, bo ceny w skupach nie są za najlepsze, a tak jak mówiłem, pola nie są najtańsze. Także, no. Proszę tutaj być oczywiście wyrozumiałym. Jakąś mapkę będziesz robił kolejną? Nie wiem, ja chcę odpocząć i chcę, żebyście wy sobie pograli. No. Idę wziąć środki na senne, idę spać do soboty. Czas szybciej zleci, mówisz, tak? Pablo 22 dyszki. 20 zł. Najlepsza mapka do FS19 z polskiej sceny moderskiej. Nie, z polskiej nie. Dzięki Pablo za donajcika, za wsparcie kanału. Ale... Chyba z niemieckiej, albo z kraju bez, bez klimatu. Przejdziemy się dziś nad jeziorko? Przejedziemy się może nad jeziorko. Może tam gdzieś pole sobie kupię jakieś. No i płaska bez klimatu, niemieckie budynki i generalnie z czeskiej sceny niemiecka mapa bez polskiego klimatu. Tak, to jest ta mapa bez klimatu, Nestor. Siemaneczko. Oraj pole na traktory, hej, hop, siaba, daba, oraj pole na traktory, hej, hop, siaba, daba. WOJTA ZZ87. 50 zł. Za zajebistą pracę, jak wykonałeś z mapą. Dziękuję bardzo za wsparcie kanału Wojtas, dziękuję Żółwik, twoją stronę oczywiście. OSA135 również witam. Jak te preordery? No, idą preordery jak nic. Tak, bo już 100%. No, nadszedł ten czas. No już naprawdę, już starczy. Już, ja wiem, że gdzieś tam trawa dalej wystaje z asfaltu. Urajota też wystaje. Trawa oczywiście. No dokładnie, szybciej minie, mistrzu, przekozacka robota, wielki ukłon w twoją stronę. No, wy to ocenicie, kiedy dostaniecie mapkę w swoje łapki. Mapki. Oraj pole na traktory, hej, hop, siaba, daba. Oraj pole na traktory, hej, hop, siaba, daba. M jak Mateusz, 50 zł. Jako, że mam już mapę, mogę spokojnie anulować wspieranie i to jest ostatni donate. Bajo twarz z uśmieszkiem małpa zasłaniająca oczy. Ręka mnie swędzi, żeby panu przypierdolić, panie. Mateusz, Żółwik w tę stronę. Dobra, serwatek, siemaneczko tak w ogóle, nie? Za prąd się zwraca. Kiedyś się zapewne zwróci, dobra. I teraz tak, nie będę na początku już szedł sobie w krowy. Ale zaraz, Urajota nie wystaje, tak? Zapraszam na streamy z Eastern, jak mu tam trawa wystaje z dróg polnych. Tak jak mi. Nie, słuchajcie, prawda jest taka, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy. U mnie na mapie na przykład są takie miejsca, gdzie albo trawa lekko będzie wystawać z pobocza, albo będzie metr od pobocza. Siatka mapy 4x4 jest bardzo szeroka i pomiędzy siatkę trafić się nie da. I tyle, idź w bulwiaste. Dobra, ludziska. Kanik, dyszka. K-A-N-I-G. 10 zł. Za te monotonne zakończenia mapy tarza się ze śmiechu, wysokie napięcie tarza się ze śmiechu, kawał dobrej roboty, panie. Pierwszy raz widzę, żeby wysokie napięcie tarzało się ze śmiechu, ale bardzo mi miło. Bo inaczej się nie da. Agro Michał Games, o, mamy tutaj pierwszego wojownika. Siema Riot, trawa ci wystaje z dróg. Siemaneczko. Dobra, ludziska. A mi też Giant Editor wywalił ostatnio dużo razy, także ludzik. Dobra, krówki i świnki mam, obiektów sprzedawać na razie nie będę. Na spokojnie, znaczy inaczej, mam oborę i mam chlew, na razie to wystarczy. Kupować zwierząt póki co nie będę. W gratisie do landu z gospodarstwem mam dwa pola, nie największe. Jeszcze sobie coś dokupimy, a teraz po kolei z maszynami bym sobie poleciał, żeby się wprowadzić powolutku i sobie wszystko ładnie pozwozić. Jednakowoż, od czegoż by tu zacząć? Zacznę może od moich pól po prostu, tak będzie najsensowniej. To jest po prostu jakieś błogosławieństwo Boże, że na polu 44 zrespił się rzepak, a na 43 bawełna. Słuchajcie, musiałem włączyć bawełnę, widoczność bawełny na mapie, ponieważ to były przypuszczenia, że to... Tam psuje niektórym kontrakty, że jest bawełna niewidoczna. Zresztą bawełna i tak się po jakimś czasie pojawia na mapie, nawet jak się ją wyłączy z kontraktów. Ale cóż, wiecie. Tak prawie nam od huba, nie?
Spoko, Michał, dokończ sobie wykład. Siema, Czerwonyx. Nestor. A, to remake Gothica mnie średnio interesuje. Grałem w Gothica starego, ale średnio mnie interesuje. Dobra, czyli mamy tutaj sobie rzepaczek, który jest gotowy do zbioru. Dobra, i teraz tak. Jedną rzecz muszę zrobić. Wyłączyć usychanie roślin i niszczenie plonów, ponieważ chłopaki, Bartek zwłaszcza by mnie zabił, gdyby się dało ten. Michał Mazurek, siemaneczko. Grzegorz Pioterek, Jakub Kądziela. 162 osoby, ludzie, wy jesteście niemożliwi dzisiaj. Dobra, no to skoro on jest gotowy do zbioru, to zaczniemy od kombajnu. Jeżeli chodzi o kombajn, ja upatrzyłem sobie tego, chyba on jest od Matthew FS. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Agroman, siemanko. Co to za mapa? Riot. A taka płaska bez klimatu, z budynkami Felsbrun, obok których stoją budynki z Farminga 11. GR Gosk, siema. Dziękuję za możliwość testowania mapki. Przepraszam, że nie dostałeś ode mnie info zwrotnego, ale niestety brakuje to czasu. Spoko, Pablo, spoko. Ufam też, że gdybyś jakiegoś naprawdę poważnego bubla trafił, no to zgłosiłbyś, nie? Mod Atider Shop, gdzie on? Wiesz co, ten mod mi bardziej przeszkadza niż pomaga tak naprawdę, bo rozpierdala kategorię wszystkich maszyn i ja już widzę po prostu, że każdy przywykł do klasycznego sklepu i niech tak zostanie. Zresztą poza tym, że on pokazuje, z jakiego modu jest maszyna, to niewiele to daje taka informacja. I O4M, siemaneczko, dobra. Oczywiście przycebulimy troszeczkę i kupimy używany, no bo jak to tak kupić nowy? Taki kombajn nie może być nowy. Niech jest pasażer na wszystko. Pyk. Karol. Karols. Witam. Siemaka. Zapomniałeś o modelach z kolonii. Bonjour, Sowanaro. Bonjour. Właśnie. Niedługo się tak może będę z wami witał na YouTubach, ale o tym cicho. Ten mod na sklep oprócz Shop Search jest dobry do budynków. Polecam mod na szukanie maszyn. Mam szukanie maszyn w sklepie. Ani nie mam, a było, a jest, sorry. Michu 10, witam cię ponownie wspierających w kargulach, żółwik dla ciebie. Jan Prokop, siemaneczko. Jaki mod na używane? Taki z modhuba. Na kolonii nie ma moich... Właśnie, nie ma moich obiektów. Co za chłop. Dobra, to tak, wypadałoby sobie dokupić headerek do tego. Zobaczymy, na ile dzisiaj czasu pozwoli. Może zacznę jakieś roboty, a może po prostu tylko sobie pozwolę, ustawię wstępnie i nie zostawię zapisu live'a, nie? Że wprowadzkę zobaczą tylko ci, co są na live'ie. Co wy na to? Zasilacz i płyta główna spaliła, korzystam z lapka niestety. O właśnie, pasaty na czat dla Micha, zapomniałbym. Zbyt mało robię streamy. Przypominam, maksymalnie 3 emotikonki. Siema, jakie są tekstury na tej mapie? Fajne! Ale doprecyzuj pytanie, o co ci chodzi? O uprawy, o tekstury do malowania, o wszystko? Czy jak? Chłop wszystko używane kupuje, no co za Janusz? Nie no, żartuję, słuchajcie. Nie. Moment, chwila. Zostanie zapis live'a, oczywiście jak tylko YouTube go przetworzy, będzie publiczny, spokojnie. Tak, tekstury są płaskie i bez klimatu. Jakie mody polecasz do twojej mapki? Chodzi mi tutaj o rozgrywkę. Łukasz, ja powiem ci tak. Sporo osób pytało, czy jakiś udostępnię listę modpaku czy coś. Poza tym, że będzie na dedyku. Jednakowoż, słuchajcie, jeżeli chodzi o... Teraz tak patrzę, czy tutaj idzie płynnie. Jeżeli chodzi o jakie mody polecam, naprawdę, ludziska, wejdźcie sobie na ModCap, na cokolwiek, co tam chcecie, na LS Portal, na YesMods, czy na ModHostera i polecam dobrać sobie po prostu samemu. Jest chyba 35 filmów z edytora, z tej mapy, na moim kanale. Oj, zapomniałem, że mamy tutaj już tego, trzeba to powyłączać. Cyk.
Oj, nie włączyłem sobie free tracka. Słychać w ogóle maszyny? Bez shaderów. Aha, ja mam ten mod na sztywność fotela. Zapomniałem o nim. Zaraz, jakoś się włączało. Prawy kąt, shift plus R. O, ja mam na 50% i on tak teraz się na tym fotelu... No dobra, przetestujemy to, zobaczymy. Polecam, ale są nowinki najlepsze, bo kradzione. Kradzione zawsze jest najlepsze. Sztampa będzie tylko w WS19 wersja PC? Nie, będzie tylko na PC. Będzie tylko na PC, ponieważ nie idzie nam od huba. Aczkolwiek tak się zastanawiałem, z przebiegu test runnera, no to teoretycznie by się dało, ale... No ale wiecie, tu są drzewa zbyt podobne do tych z Alp, nie? Pomyślą jeszcze, że to są drzewa z Alp, chociaż to nieprawda, bo to tylko inspirowane. No, trzy gałęzie są przestawione i już od razu drzewa z Alp. W ogóle ja mam podłączoną kierownicę, nie? Dlaczego ja jadę na klawiaturze? To jest dobre pytanie. Ale wiecie co, moment, ja sobie muszę włączyć free tracka. No, bo jak już kierownica, to musi być free track niestety. Zaraz się to wszystko tutaj ogarnie. Pyk. Ta, co z tego, jak ja muszę grę ponownie uruchomić, żeby włączyć to w opcjach. Gdzie jest dostępny test? Wpisz sobie FS19 test runner na Google, dostaniesz przekierowany na dostaniesz przekierowany na stronę Giants. Tak, Mnestor, musi być, żeby była na konsolę. W jaki inny sposób przeniesiesz mapę na konsolę? Myrel, Emerald, win, klikasz w tytuł live'a, a nie czytasz go, tak? Brawo ty, brawo ty, brawo, brawo, brawo. Ale to nie do mnie tak, do mnie nie. A czy w jakiś sposób chyba by się udało, co? Bo są mapy z tymi, co wchodzą na... Nie, zresztą ja się nie znam na tym, nie wiem. Jak będę robił prefaby, to będę prefaby wydawał na modhubie, a nie mody, ani mapy. Żeby każdy, żeby jak najwięcej ludzi miało dostęp do prefaba i tyle. Wtedy się będę interesował, wtedy się, słuchajcie, będę interesował, że tak powiem... To jest grane. Aha, okej. Okay. Że tak powiem modhubem. Tak naprawdę. Nie, nie nagrywamy, Kamil, w czwartek. Nagrywamy w bliżej nieokreślonym dniu. Jak tam G502 u mnie świetnie? U mnie G502 dalej nie współpracuje z Logitech Gaming Softwarem. Kontroler jej nie widzi. Podejrzewam, że dlatego, że miałem wcześniej G102 i się pierdzielą sterowniki. Musiałbym coś pewnie odinstalować. Odinstalowywałem, ale nic to nie daje, także... Niech mnie w dupę pocałują, G-Huba instalować nie będę. Dobra, muszę, słuchajcie, na razie przełączyć na pustą scenę. I za chwileczkę już do was wracam. Dobrze. Już powinno być git. Wiem, że działa, wszystkim działa, znaczy inaczej, dużo jest osób, którym nie działa, ponieważ googlowałem temat i na Reddicie też jest dużo osób, którym G502 nie działa w Logitech Gaming Software. Mi się wydaje, że to jest wina po prostu. Może być kwestia partii, to jest nowsza partia, bo to jest Hero, a nie Proteusz, czyli ta starsza. I może tak być po prostu, nie? Mgła Kozak. Słuchaj, mgła jest na tej mapie taka w określonych porach, ale w sumie zdjęcie jest nieaktualne, bo te góry usunąłem z mapy. Nie ma tych gór w tle. Nie ma. Jest tam monotonnie i nudno teraz.
Ale mogłem trochę podkręcić w Photoshopie, żeby nie było. Każdy podkręca te takie zdjęcia na mapę w Photoshopie, nie oszukujmy się. No. Co sądzę o nowym DLC do Farminga? A to na ten, tak? Z tym takim, te dwie maszyny za 4 euro, tak? Do drewna? Czy coś w tym stylu? O, i teraz to jest imersja, kurwa, a nie tam jakiś. Kurde, obracanie się myszką. No, te leśnicze, wiem. Myślę, że zatrudnili dźwiękowca ze CS-u, który powiedział im, jak skopiować dźwięki z John Deere'ów. Tak przynajmniej twierdzą niektórzy. Już na 3 takie opinie się nadziałem, także... Tak, mapa będzie na Uploaded. Dobra, nie, ta twardość fotela to jest chyba jakaś przesada jednak. Film 75, zobaczymy teraz. Spuszczamy ręczny. I pierwsza maszyna będzie... Ło kurwa, ale to ma rozpierd do tyłu. Pierwsza maszyna właśnie poleci sobie na gospę. Jakie uprawy są na mapie? Żyto, pszenżyto, koniczyna, lucerna, proso. No, dawno nie było. Spokojnie. Spokojnie, powolutku wracamy. Ale liczcie się z tym, że... z wolniejszym progresem, z grą jeszcze bardziej for fun, czyli jeszcze mniej imersji, jeszcze mniej realizmu. Ponieważ czas na to po prostu nie pozwala na to, żeby spędzać kupę godzin w farmingu i kupę godzin na kumanie pewnych rzeczy. Uploaded, ocipiałeś żeś? A Legion jest pierwszy raz chyba na streamie i nie kuma pewnych rzeczy. Jak na przykład ironia i żart prowadzącego. Bo nie kojarzę w sumie typa. Gdzie będzie wydana? Zobaczycie w dniu premiery, gdzie mapa będzie wydana. Cicho, chłop, elewację korbankowi rozwala. Chłop robił mapy i zapomniał, jak się jeździ. Ale ten kombajn ma promień skrętu, no to żem się kuźwa porwał. Nie chcę wiedzieć, jak byłem na przyczepa z headerem. Jak ty jedziesz? Teraz się znawcy będą odzywać. Cio, pa. O, czekajcie, tak? Trochę tak? Nie, moment. Cio, wywal całą abonatę G-Huba i powinno... Ja nie mam G-Huba, Jacek. Nie używałem, nigdy nie instalowałem tego gówna. Nigdy nie instalowałem G-Huba. Przepraszam, raz zainstalowałem Jihada, ale to było 3 formaty dysku temu. Cicho, opanowane. Tak, chłop tyle miejsca ma w sklepie, nie? Świeżo dostępna wieś, chłop już korbankowy i świeży budynek rozpierdzielił, nie? Ja nie wiem. Co za chłop. Dobra, czekajcie, bo tu jest trafik. Zapomniałem, że tu jest trafik. U mnie, czy... No, bywa. Trafik na tej mapie bywa. O, jedzie. Dobra, no spokojnie się zmieszczę. Siema, Marek Stańczyk. Jak tam mapeczka? Panie, no. Elegancko. Gorszej nie ma, uwierz. Ale to jest używany. On, patrzcie, w jakim on jest stanie. Ja będę musiał sobie potem paliwo zwieść. Jeżdżę jak Gitti. Marek Mroziewicz. 10 zł. Te nocki zerwane i godziny miło spędzone. Aż żal, że to już koniec. Mapa brak słów. Kciuk w górę. Liczę na następny projekt. Twarz ze łzami radości. Co jest z tym kombajnem? Jak on skręco? Jocie dupca. No ta, chłop wziął 900 stopni promień skrętu. I teraz się dziwi. Łatwo ten wasz serwer znaleźć. Ha! Kurwa! Jaki ten! Jaki haker! Co za chłop!
Nie no, idę się powiesić. Wyrzucam mapę do śmietnika normalnie. Do powodzenia w bijaniu życzę. Łatwo ten wasz serwer znaleźć. Co za chłop. Hacker Bonzo. Nie ma w mapie zmienionej tekstury Bell. Siema Mikołaj Kołtuński. Drążki do wymiany. Ty, a to jest bardzo możliwe, że jak się go naprawi, to będzie jeździł lepiej. Ale myślę, że po prostu wrócę do standardowego, popularnego 720 stopni w tym. Nie, nie ma martwej strefy. Sprawdzałem specjalnie, bo zresztą widzę po tym. Po tym, jak koło skręca. Wiesz, że nie ma martwej strefy. To się jeździ jak w Fernbusie normalnie. Siema Filip. To znaczy nie, ja w sumie jak pamiętam, to ten kombajn ma taki promień skrętu, bo na przykład ten W530 albo 540, W540 już ma lepiej. Już się lepiej prowadzi, nie? No on jest w sumie długi dosyć. Łogień, panie. No panie, to szybciej nie pojedzie jak 25. Patrz, hopie, ile to... To ma 5. Ale to jest jakaś kpina, że to ma tylko 5 motogodzin. Ten mod jest do poprawy. W takim razie. Nie dam linku do mapy, bo nie istnieje taki link. Ale słuchajcie, taka powolna jazda ma też plusy, nie? Możecie podziwiać te widoczki, które widzieliście już 500 tysięcy razy. On jest zimny, on się nie dogrzewa. On jest wiecznie zimny, to jest zimny jeleń. Prefaby przerób do ETS-a i biorę. O, czekajcie, bo trafik się pojawił. Pierwszy, drugi trafik, przepraszam, od kuźwa, odkąd mam streama. No, a czy wiesz co, on jest dużo najśmieszniej... A czy wiecie co, podejrzewam, że to jest kwestia po prostu ten... Po prostu... no... Współpracy tej modyfikacji z maszynami z modów, nie? Bo zobaczcie, on był tańszy bardzo dużo, chyba tam 25 tysięcy tańszy, a ma niby tylko 5 motogodzin nalatane, nie? Także podejrzewam, że maszyny z podstawki albo z DLC już lepiej działają. Przez ten trafik, tracker. W ogóle przez trafik na jakiejkolwiek mapie w farmingu trzeba uważać. Także wiesz, o, autosave na dedyku. No nie pierdol, że disconnect będzie. Ja pierdzielę, co jest grane? Całe Nitrado poległo. Strona główna Nitrado. Wpiszcie Nitrado.net i zobaczcie, czy możecie wejść, bo ja nawet na Nitrado.net nie mogę wejść. O, już jest, dobra, już stoi. Dobra, odświeżałem i działa. Okej. Jest. Uff. Sorry, całe Nitrado miało ten, bo odświeżałem i nie było osiągalne. Dobra, można... Kurwa, co ja klikam? Można wbijać.
Nie, mapa jest ok, nie ma żadnych błędów na dedyku, po prostu... Nie wiem, która jest godzina. Może oni o 13.46 mają po prostu resety serwerów. Wiecie, o co chodzi, nie? Cały nitrat. Chciał zamachnąć się na nasz serwer i rozpierdolił cały nitrat. No już działa, już działa, już działa. Przez, nie wiem, minutkę chyba odświeżałem i nie dało się wejść. W ogóle nawet na główną stronę nitrado. A może to jest bug, mnie ściga za to, że... za to, że mam kręcone motogodziny, cofnięte motogodziny. Ty, dobre. Dobra, jak tam... Dobra, spoko, nie ma tragedii. W sumie jestem tam, gdzie mnie wywaliło, czyli... Czyli dobra, nie poszedł się save walić przynajmniej. Good night wszedł i powiedział good night. Nitrado ukradł za brak klimatu. Siema Samek, dzięki. Dzięki, dzięki. Już w sobotę. Na ostatnim live z doktorem mówiłem, że mapa przeklęta, to nie wierzyłeś. Oj tak. To i teraz tu jest bardzo fajny zakręt, na którym ten kombajn zaraz się... Wiedziałem, że się kurwa zawiesi. Ale dobra, udało się wyjść. Ja pierdzielę, ale będę miał fan. No, kupiłem sobie kombajn dla fanu. Na rozgrywkę dla fanu. To skręca jak 8-tonowy parowóz. Chociaż pewnie to waży z 8 ton. Ile waży taki kombajn ludziska? Bo ja się w sumie ten... Gdzie się nauczyłeś robić mapy? W domu. Aż silnik... Cicho, kurwa. Ha, dobra, teraz był autosave. Ja pierdzielę, teraz przy każdym tym... przy każdym sztopie będę miał zawał. Migotanie przedsionków. I instrybutor zahaczę. Czekajcie, czy ja headeru nie zgubiłem czasem? Dobra, jest header. Git. 2 tony, max 3. Okej. Dzięki rolniczy za kontek. Dziękuję za odpowiedź. No właśnie wiem, Mateusz, mówiłeś, że tak skręcają te kombajny. No bo to widać po gabarycie też tego, nie? Szeroki rozstaw ma chyba w miarę. To 10 ton czy 3 tony? Chociaż 3 tony to też troszeczkę są... Nie, chociaż nie wiem, ja się nie znam. Ja się nie znam. Riot. 2 tony. Nie wiem, ja się nie znam, pytam serio, no. Nie wiem, może faktycznie to waży... Może ten kombajn waży 3 tony, bo... Bo ma tylko, nie wiem... Pospawane dron... Audi A4. O, stary, mój Passat ma 1530. Widzisz, kurwa. O! Dobra, jak nie będę miał tu wjechać kombajnem dzisiaj jeszcze z 2 razy, to przesuwam premierę mapy, bo będę robił przebudowę wjazdu, kurwa. Dobra, tu trzeba skręcić w opór. Ten może ważyć 10. No właśnie, patrzcie na tą bryłę, patrzcie na ten gabaryt. No... Co to za model JD? Jakiś z tego, z ModHuba. 70... Czekaj. 2266, sorry. 2266. Na ModHubie jest. Max 4, ale to naprawdę... Aha, czyli maksymalnie 4 to waży taki Lexion? A jaka będzie nazwa serii? Jeszcze nie mamy pomysłu. O, Sowa na roli wygooglował specyfikację i zamknął temat. 13,5 tony. Trolują mnie. Zawsze. No ja, wiecie, fajnie się ponaśmiewać z mieszczucha. Waga z kabiną 13575. No i wszystko w temacie. No i wszystko w temacie, dobra. Słuchajcie, powiem wam, że za tutaj sugestią Gitiego obniżyłem w OBS-ie jakość streama z 12 tysięcy kilobitów, których YouTube i tak nie wypluje na live'ie, do 7 tysięcy. I nawet oprócz tego, że neta mniej obciąża, to i gra idzie płynniej. A czy przynajmniej nie odczuwam różnicy, że robię streama, w dodatku na multiplayerze, na dedyku.
z którym różnie bywa. Szarpi ten mod na trip i spalanie kłóci się z tym modem na używane maszyny i dlatego jest tak mało motogodzin. Serio? Kurwa. I co teraz wybrać? A słuchajcie, czy ktoś gra na dedyku i jemu też nie działa na dedyku mod od Rockstara na mobilny warsztat? W sensie podchodzicie, naciskacie R i naprawiacie? Bo on na dedyku się świeci na zielono, że jest ok, wchodzi normalnie, można go aktywować, ale tutaj nie działa. Może coś się z tym ten... Może coś się z tym też gryzie. Bo ja bym tak se chciał w polu nacisnąć R, a nie wracać kurwa na farmę w środku żniw. Bizon z pełnym zbiornikiem, sieczkarnią z kabiną i założonym headerem waży koło 11 ton. Łopanie. Dobra. Kombajn na razie zostawimy tu. Dobra, i teraz tak. Może nie działać z racji, że nie jesteś jakby hostem, tak jak z niektórymi funkcjami od moda na F11. Na F11 działało normalnie, bo tak chłopakom dodałem 2 miliony. Jak tylko, ale tylko pod warunkiem, że się zalogujesz jako administrator, to wtedy pod F11 działa. No już teraz tego moda nie mam, bo już tam nie jest potrzebny, a nie chcę kusić losu, że ktoś się nagle wzbogaci. Oczywiście żartuję. Chłopco mnie posłuchał, tak jest Gitti. A jak tam samopoczucie? W porządku. Byłem dzisiaj na nocce, to znaczy takiej nockorance od 3 do 11 i jest spoko. Kurczę, ma wyjść klas Dominator VOX, już widzę jak będę kosił na niskim, czystym. Agrobartek, no, gratuluję gry słownej. Niektóre funkcje działają na dedyku, takie jak na singlu. O, okej. Okay. Wiem, że jest opcja napraw przez garaż, to jest takie, wiesz, takie kurwa. Ale to jest chyba na to jakiś limit, nie? Bo raz pamiętam jakąś maszynę naprawiłem i później już nie szło. Ale dobra, mniejsza z tym. I teraz tak, ja potrzebuję... Potrzebuję... Co to robi? To jest tylko... Aha, to jest do mycia maszyn sprężonym powietrzem, czy to jest tylko ozdoba właśnie? Mnie to zastanawia, bo tak dosyć tajemniczo ten mod był opisany. O, ale chcę tego sobie postawić. Myję jak myjka. Ozdoba czy myję? Działa jak myjka ciśnieniowa, ale fajne do kombajnów. Myjka powietrzna. A, czyli działa tak jak Kercher. No o to mi chodziło. A nie, że jest tylko takie, żeby se postawić i żeby se stało dla spadku FPS-ów. Dobra, okej. Okay. To ja sobie go bym strzelił. Mogę go strzelić w środku? Dlaczego nie mogę postawić w środku? Czekajcie. O. Serio, ale ciekawe, czy to pomoże. Ja bym sobie go postawił w garażu nie, bo jak ja go postawię w garażu, jak ja w tym kombajnem wjadę, to ja już tego garażu nie wyjadę. Tego lepiej nie ryzykować. Dobra, weźmiemy sobie... Ty, teraz mogę. Kuszące. Postawię koło skrzynki elektrycznej. Tylko sobie go obrócimy troszkę. Do siatki. O, i tu będzie spoko miejscówka. I miejsca nie zabierze. O, pyk, pięknie. W plecable się nie da. Jak to się nie da, jak się da? Jak się da, to się zrobi. Pamiętaj. Ty, ale bajer. Szkoda, że tego powietrza nie widać. Łe, nie widać powietrza. Nie widać powietrza. Chłop, kurwa, na Śląsku żyje i jest zawiedziony, że nie widać powietrza. O nie! Jesteśmy zgubieni! O. Dobra. Jak masz bardzo zniszczoną maszynę. Aha. Ale słuchajcie, mamy moda na to, że maszyny się zużywają co 30 motogodzin. Widzicie? Nie mamy go. Kurwa. Zapomniałem o tym modzie. Jest taki mod na realne niszczenie maszyn.
No właśnie, jeszcze trzeba mieć zdrowe zęby, żeby to powietrze pokryć. Okej, okay. Pierwsza maszynka już jest, to jest kombajn. Przydałoby się coś do transportu, żeby ten rzepak... I teraz tak, ja tu miałem chętkę na tą pumę może później, bo ja jeszcze jakieś pola oprócz tych chcę kupić. Ale uśmiecha się do mnie ta 6030, która ma wykozaczone dźwięki. Na razie, Rajocik. Nie widać powietrza. Znaczy, do was to naprawdę trzeba mieć wyrozumiałość. No, wymagam od ciebie, wymagaczu, wyrozumiałości. Masz rację. Dobra, i teraz tak. Żeby było miło... To już nie... Wiecie, teraz to ja już mam takie coś, że... To już nie, że ja sobie teraz testuję mapkę i se zmienię save'a, jak znowu coś dodam. Już teraz nic nie dodam do mapy, więc to już nie jest test. To już jest, słuchajcie, co tu kupię, to będę miał w sobotę. Także ja się tu muszę dobrze zastanowić. Może to nawet potrwać dzisiaj. Jestem ciekaw, czy dzisiaj w ogóle wyjadę w pole. Majtasy, może sobie założymy. Dobra, założymy sobie majtasy. Oczywiście, że używany. Ten ciągnik nie może być nowy. Ale... O, 18 koła, spoko. Grzegorz, pozdrawiam cię również, Grzegorz Ciupek, witam. To prawie taki John Deere, jak kupił Joker Farm. Oni mają chyba 6930, ale oni mają nowszego, chyba albo po jakimś lifcie, bo on ma zegary z tej nowszej generacji, a wygląda właściwie podobnie do tego, nie? Może nie wiem, może jakiś lifting był, ja tam się na tym nie znam, więc tak wnioskuję, albo jakiś ulep. A właśnie, oni mają premium. Tak, premium, ulep, kurwa, co za chłop. Tak, premium, dokładnie. Oni kupili premium, a chłop myśli, że ulew. Jack Daniel, siema, widzę cię, cześć, siema. 6830 ulep edition. Ulep, zamiast premium to ulemium. Ulepium, dobra. Już starczy tego pierdolenia. Tak, dodatkowe światła chcę, bo ciemno jest jak w dupie w nocy na tej mapie. Ale zaraz. Aha, a to co to jest? Aha, ustawienia kół, dobra. To se zostawię na standardach. Pasażer se może być. O, ci oj, te 6930 chip tuning. I myślę, że to jest ciągnik, o który nic nie robiłem w tym momencie. O, wezmę sobie od razu Starfire'a, bo se będę na nim po GPS-ie jechał. O, i to będzie już teraz bardziej takie, wiecie... Aha, właśnie, jeszcze światełka ostrzegawcze jakieś. Lewe, prawe czy oba? Ale ty masz tępe poczucie humoru idealnie na moje standardy. A ty wstajesz i idziesz. I czekasz na moich kolegów. A jak do ciebie przyjdą, to mówisz tak, proszę pana. Oczywiście, proszę pana. 20%, proszę pana. 30% też może być. I 50%, proszę pana, się znajdzie. Dziękuję bardzo, całuję rączki. Oczywiście, proszę pana. Czy napiją się panowie wódeczki? Tak zapytasz, chamie, czy napiją się panowie wódeczki? I wódeczka musi być zimna i gęsta, jak sok z pizdy. Siema, Aleksandra. Czy nowo prawy będą wnosiły coś do rozgrywki? Czy będą mogły być użyte do paszy? I czy będą potrzebne specjalne maszyny? Dodatkowe uprawy? Tak, specjalne maszyny, to znaczy się inaczej. Bazą tej mapy jest stary Ayershold, którego mało kto zna, bo nie był na modhubie. Na tym starym Ayershold sprzed półtorej roku jest lucerna i koniczyna, która, to znaczy i na mojej mapie tak samo w takim razie, która możesz zrobić z niej siano, normalnie, przetrząsać raz lucernę, masz siano, możesz koniczynę zabij mnie, nie pamiętam, czy można zrobić na siano koniczynę. W każdym razie tu jest sucha lucerna i tak dalej, i tak dalej. I można normalnie zrobić z niej baloty. Ale jak chcesz z lucerny zrobić kiszonkę, to masz specjalną prasę, która jest modyfikacją włączoną do mapy. W ten sposób.
jak wysypiesz kiszonkę, jak wysypiesz lucernę, koniczynę albo suchą lucernę w biogazowni, to nie będzie to kiszonka z koniczyny jako osobna uprawa, tylko zwykła kiszonka, bo ona się zamieni wtedy w sieczkę po prostu. Tak jakbyś zwykłą trawę wysypał w biogazowni. Czyli to jest na troszeczkę prostszym poziomie, ale mapa obsługuje Maize Plus w pełnym zakresie i na Maize Plus możesz korzystać z wszystkiego. Dobra, oba, lewe, czekajcie, lewe, oba, lewe światło, oba, trzy osoby powiedziały oba. Jedna osoba powiedziała lewe. Nie wiem, oba to tak wyglądają dziwnie, jakby miał rogi. Dobra, zrobię, wiecie co? Pójdę na kompromis i zrobię prawe. Tak zrobimy. Dobra, 185 koni. Czy może słabszy na początek? Mam jeszcze tylko 644 tysiące, a bym chciał kupić jeszcze jakieś pola. Tak, na zielonej krainie? Nie wiem, na zielonej wydaje mi się, że jest to bardziej rozbudowane chyba. Wojtas, trzymaj się. Fajnie, że wpadłeś. Specjalną owijarkę. To znaczy, to jest prasa z owijarką. O, w ten sposób powiem. Prasa z owijarką od Kuna. I od Des GPS. A co? Źle? Najsłabsze i leci mi na podjazdy. Brodno mnie tak zajarał, opuściłem swój save single play, na który mam około 200 godzin i czekam teraz na przesiadkę na Brodno. No może ktoś to ściągnie i może ktoś w to pogra. I teraz tak. Czy jest mi potrzebne aż tyle koni? Czy wystarczy bez chip tuningu? W sumie niewielka dopłata jest. A może to zrobić różnicę? Dobra, 165 koni na tą mapę to wcale nie jest dużo, więc weźmiemy sobie bez konsoli ładowacza. Od razu sobie strzelimy obciążnik John Deere'owski. Czy ja mam coś? Nie mam nic z modów ciekawego. Dobra, myślę, że niecała tona wystarczy mu. Albo 1150 myślę, że będzie spoko. Nawet to kupię używane. Taki będę cebul. Siema Bartosz Tyrakowski, weź więcej zawsze, to na podjazdach będzie lepiej. Nie mów, że w pełnym zakresie Maize Plus, bo będą gadać ludzie, że nie mogą zrobić pełnych pasz, bo nie masz wysokich upraw do tego i nie masz dodatków jak mokre trawy, FD. A ja nie wiem, co tam, jakie mokre trawy, panie. W pełnym zakresie, no, instalujesz CCM Extension i robisz. Instalujesz Forage Extension i robisz. Instalujesz podstawkę i robisz. Dla mnie te trzy rzeczy to jest pełne Maize Plus. Powiem ci, spróbowałem się pobudować na PB2 i kurde, podoba mi się tam, panie. PB2 to jest to małe? Zaraz, ja to kupiłem? Czy nie? Bo nie pamiętam. Zawsze mam ten problem, że nie wiem, co ja kupiłem. Chłop nie wie, co kupił i czy kupił. Dobra, kupił. Git. Będzie jakiś konkurs na gospodarstwo na Brodnie, bo bym coś się chętnie pobudował. Czy konkurs będzie, nie wiem, ale bardzo chętnie poznam wasze gospodarstwa, jak już zaczniecie. No, ten też ma 5 motogodzin. Dobra, uznajmy, że on ma 2000 motogodzin, ale po prostu jest korekta licznika, nie? Tak, obok korbanka. No, tam też jest spoko. Też tak myślałeś? A to walić to. Trudno, to ja nie będę robił update'u. Znaczy, ta mapa nie będzie mieć update'u, nie? Nawet jakby nie wiem. Co to ma być? Panie, hopie, te... Ja się na siebie patrzę. Ty, co jest? Co tu się odwaliło? Ty!
To teraz to mnie to zagięło, nie? Wyłączony. Aha, dobra, wiem czemu. Ja go wyłączyłem, będąc na wstecznym. Teraz, okej. Okay. No i teraz jest git. Nie, pozycja trackera to nie była. Jak ustawisz na wsteczny, mając widok do tyłu i wyłączysz widok do tyłu, to już zawsze będziesz mieć widok do tyłu. Trzeba przestawić się na bieg do przodu i wtedy wyłączyć widok do tyłu. Taki protip ode mnie. Widzicie, czegoś się nowego nauczyliście? Ja wszystko kupuję używane. Nawet ta mapa jest używana. Ja nawet tą mapę kupiłem. Przepraszam, zrobiłem używaną. Dobra, to skoro jest ciągnik i jest ten, to przydałby się jakiś przyczepek. I przyczepkiem będzie coś polskiego, a jakże? Bo nasi wydają bardzo dużo pięknych przyczep. I to akurat mówię bez cienia ironii. Mamy zasławki, mamy metalteki. I mamy piękne autosanki. Tak, myślę, że to będzie fajna przyczepa, która będzie zajebiście wyglądać z tym ciągnikiem. Na razie, Grzegorz, trzymaj się, cześć, cześć, cześć. Teraz się sprzedałeś, że kupiłeś, dopiero będą mieli używkę. No panie, teraz to w ogóle. Ja po prostu na każdym streamie kręcę sobie bad haterów na siebie. Dobra, 17 ton, myślę, że dam radę. Budynki są używane, Manti. Ale mają cofnięty licznik. To znaczy mają tam, wiesz... no, jakieś tam szpachle. Plasteliną polepione. Z kolorem tych autosanek to ja zawsze mam problem, bo mi się prawie żaden nie podoba. Ale jak pamiętam z dzieciństwa, to większość widziałem w jakimś odcieniu zieleni. O, coś takiego. A to może zrobimy takie, albo nie. Coś takiego, o. Siema, Kotmietek. Budynki mają cofnięty licznik od prądu. Siema, Mogrzesiek. Siemanko, siemanko. Cofnięty licznik od prądu. Co chłop zajebał. Jak tam zdrowie? W porządku. W porządku. Kupuję używane maszyny. Bliźniaki czy pojedyncze? Podwójne chyba lepiej, nie? Ja kojarzę, że podwójne. O kurwa, ale łyse. Ale slick. To się nazywa slick. Ej, te bardziej przypominają takie, jakie ja pamiętam, ale nie można zrobić podwójnych. Licznik od elektryki. A przyczepy mają cofnięte opony. Ja mam komputer zepsuty, nie działa, mój komputer nie chodzi. No to przykro mi, a coś... Oddawałeś go komuś do naprawy, czy próbowałeś może sam? Wiesz, co jest na tym? O, burty falo... O, właśnie! O, tak, teraz mi się zaczyna podobać to. I oczywiście, że plandeka, chlapacze jak najbardziej. Błotniki, plastikowe nie. Plastikowe to zbyt europejsko, znaczy zbyt polsko. Nie, inaczej, te są zbyt polskie chyba. Jak na niemiecką mapę. BMP automatycznie przypisuje trawę ze zbóż, a nie zwykłą trawę. Weź koła podwójne. No właśnie, mi też się wydaje, że podwójne. Przez mod easy możesz dać przebieg, jaki chcesz. Ja wiem o tym, Karol. Opona typu Slick 12 z zonów, jeszcze druty nie wyszły. Czarny kolor podstawy? Nie, mi się podoba, ale zaraz. Kolor podstawy może damy... O nie, nie, taki to nie. O, zardzewiały. Czekajcie, czekajcie. Czarny
Dobra, niech będzie czarne. Taka odrestaurowana, stara przyczepka. Ktoś się zadam głupie pytanie, pewnie powiecie, że nie, ale ktoś się orientuje, czy jest modyfikacja, która pozwala rozdzielić naprawę maszyn od przemalowania, tak jak jest na sezonach? Że tylko modyfikacja, że osobno się maluje i osobno naprawia? Nie ma pewnie takiej, nie? Szkoda, bo to jest na sezonach i to jest akurat fajne. I to by się przydało też poza sezonami. Cofnięta guma na oponach. Też może być, Piotrek. Dobra, kupuj to, hopie, bo ty nic nie kupisz. Ta przyczepa kosztuje prawie tyle, ile ciągnik. Season tylko chyba. No właśnie, kurde. A gdyby to tak pogrzebać, przerobić, no to jakoś musi się dać, skoro oni to tam ogarnęli, nie? Dobra, jest czarny kolor podstawy. Jedna czy dwie? Dobra, na razie skromnie jedna. I na spokojnie. To teraz tak, dobra, mam obsługę. Zawiozę sobie to od razu na farmę. Mam obsługę pierwszych żniw i w sumie każdych kolejnych. Także luz. Opony świeżo nalane i bieżnikowane. Tak jest, oczywiście. Nalewki for the win. Always for the win. Season to season jednak. Tam sobie odpowiedział, nie ma, bo malowanie jest na podstawie motogodzin i sezonów chyba. No więc w czym problem, aby to żeby to działało poza sezonami tak naprawdę? Mi się wydaje, że po prostu nikt albo o tym nie pomyślał, albo nie chciał tego i tyle, nie? Tak, ciągnik będzie jeszcze jeden. Będzie jeszcze jeden. I teraz już, dobra, pojedziemy tym razem tędy. Będzie jeszcze jeden i już sobie możecie strzelać jaki. Proszę nie komentować tych oto chodników, które są wykonane na patencie, ponieważ żeby zaoszczędzić optymalizację, zamiast stawiać kolejne modele chodników, po prostu chodnik namalowałem. 6830 premium. Nie mam takiego modu. Ciapka nie mamy. Musisz poczekać na komputer nowy. No to słuchaj, no to życzę ci, żebyś się doczekał jak najszybciej, nie? Na pewno nie szóstka Jankusowa. Nie. Szóstka Jankusowa nie, bo dźwięki ma niewydane. Ma niewydane dźwięki niestety do dzisiaj. Włączymy ze światła, bo tu jest ciemno, bo jest 8.45, to jest logiczne, że jest ciemno. Nie no. Nie C330, nie ma dobrej 30 na scenie moderskiej, więc nie ma 30 na naszym dedyku. Krystal? Krystala wspominałem, owszem, ale jednak nie. Chłopy zgadują. Ktoś już zgadł. Kurde, skoro te kontrakty z tymi kontraktami to nie był ten problem, to mogą jednak tą bawełnę wyłączyć. A dobra, niech jest bawełna, okej. Okay. Niech jest bawełna, poczujcie się jakbyście grali na mapie z ModHuba. Prawie jak na ModHubie. Bawełna na polskiej mapie. Nie, MTZ nie, a dlaczego nie MTZ? On jest zajebisty, ale dlaczego nie? Bo w sumie to nie wiem. Znaczy się, bo 50 mega on zajmuje. To jest dosyć dużo, jak na ciągnik. Chociaż, no nie powiem, John Deere 80, ta 8030 seria i 7030 seria, oba mają po 100 mega, ale nie, MTZ-a to ja trzymam na inną okazję, ale więcej wam nie powiem, bo się kurwa wygadam. Nie, żadna Fortera. Te nowe Zetory mi się nie podobają. Dobry model to i waga, nie, a czy się inaczej. Jak jest dobrze zoptymalizowany model graficznie, to waga jest niska. Tutaj podejrzewam, dużo dały jakieś dodatkowe funkcjonalności. No i pewnie dużo detali, też tekstury pewnie są wyższej rozdzielczości, w sumie racja. Papaj 100, siemaneczko. Czwórki Karasia. Skoro masz zachodnie... Czekaj, skoro masz zachodnie, to może teraz coś wschodniego. Jakiś Belarus pojawił. Ten Belarus jest super.
potwierdzam, ale Belarusa mam na kiedy indziej i na gdzie indziej, także już mam w planach Belarusa. No. Już się prawie wygadał chłop, nie? Xerion? Nie, mniejsze. Mniejsze, pomocnicze, do lżejszych prac polowych i do pomocy na razie przy gospo. A czy nie, inaczej, jako gospodarczy ciągnik to bardzo możliwe, że wleci 60 od Drivera i Graciana. To wam mogę powiedzieć. Z konfiguracji maszyny najwięcej wagi, czyli tak jak myślałem. Szóstki Karasia jak wyjdą? No jak wyjdą, to na Modhubie, znaczy na tym, na DDQ pewnie się pojawią. Jezu, te szóstki, jak u Harrisona na streamie słuchałem, to mają tak wykozaczony dźwięk, że ja już je chcę. A najbardziej to bym chciał niebo, jakie ma Harrison na swojej mapie. Mam nadzieję, że ktoś je kiedyś wyda. Nie sądziłem, że do 19 ktoś przerobi Skybox, a jednak to nadeszło. Nie, dobra, już spokojnie. Tak, oczywiście, że czwórki Karasia. Czwórka Karasia. Czwóreczka Karasia będzie. Coś czuję, że spędzę. Teraz spędzę znowu z 20 minut streama na konfiguracji tego. Czekajcie, ja sobie może troszeczkę wykorzystam ten mod do regulacji fowu w kabinie i teraz chyba jest lepiej. Passat? Nie ma Passata, ale prawie blisko. Siemanko, Chris Żuk. Ja ogólnie też właśnie, jeżeli chodzi o dźwięki Savonaroli, ja bym właśnie chciał też w dźwiękach trochę podziałać. I chcę to zrobić na wariata, to znaczy, a napiszę se maila do jakichś zagranicznych rolników z YouTube'a, żeby mi na przykład podesłali, jakby mogli, dźwięk, powiedzmy John Deere'a 8030 rocznik 2007. A co? No co? Zabiją mnie? Nie. Wiecie, najwyżej mi nie odpiszą. A jak nagrają, to kurde. Mapy z góry nie pokażę, ponieważ mapa z góry... ja wyznaję zasadę, że przy prezentacji map nie powinno się pokazywać mapy z góry, ponieważ render distance w farmingu jest tak paskudny i tekstury dystansowe, wszelkie, nawet te oryginalne, są tak brzydkie, że mapa traci swój cały urok. Dlatego mapy z góry nie pokażę. Od Jokera? Tak, do Jokera też bym chętnie napisał, oczywiście. Tym bardziej, że on by nagrał pewnie w dobrej jakości. Kościarek ma fajny Skybox. Wiecie co? Powiem wam tak. Skybox w 17 był zajebisty, ponieważ to było statyczne niebo, które tam zmieniało się z ładnego na pochmurne, potem na wschodnie, zachodnie. Wiecie, o co chodzi, nie? I jakoś to tak wyglądało. Spoko. A tutaj te niby jakieś ładne chmury wcale nie są ładne, także... Jak zdrowie? W porządku. W porządku, powoli do przodu. Mogę ci powiedzieć, jak brałem z 15, chyba takie fajne, że nawet nie wiedziałem. No akurat dźwięki to wiesz, mogą być fajne sobie, nie? ...30 milisekund, nie no, całkiem spoko pingi są tutaj, dobra. Czwóreczka Karasia. Ale 4x4 sobie wezmę. To wtedy wezmę jeszcze 30 do prac gospodarczych. O! I na początek będzie spoko. Jest domyślnie 120 motogodzin. No widzisz. Daniel 12, się pamiętasz mnie? A nie. A gdzie są te chmury? Chmurów nie ma, bo jest bezchmurne niebo nad Wysokim Brodnem. Żadnych czarnych chmur nad Wysokim Brodnem nie ma. Jak myślisz, wyjdzie 21 w tym roku? Szczerze... nie czekam na Farminga 21. Wyjdzie to spoko. Nie wyjdzie, to i tak mam co robić w 19. Czy jest teren na budowę własnego gospa? 5 terenów na budowę własnego gospa. Mapa jest bardziej polska czy zagraniczna? Mapa jest bardziej nowoczesno-polsko-europejska, bez klimatu, wzbogacona o ducha niemieckiego i delikatnie z czeskimi akcentami. Nie no, mapa jest europejska po prostu. Nie sugerowałem się tym, żeby za wszelką cenę zrobić znowu mapę polską, których jest od zajebania. Różowy? No niestety nie. Mamy do wyboru tylko realne kolory, ale mi się bardzo podobają, jeżeli chodzi o te takie bardziej miodowe kolory.
Może czekajcie, ten. O! Taki złomek. To już nie. Takiego miałem na Wróciszowie i mi się ten kolor troszeczkę opatrzył. Ten nie, ten chyba pomiędzy taki był w miarę. Bo zaraz, ten obok, po prawej. O, coś takiego. I co tam robimy? Krisu, witam, wprowadzamy się. Mamy tylko realne kolory. Różowy jest nierealny. Nierealny! Jest remiza OSP, jest PSP, jest OSP, ale nic się tam nie dzieje. Ja też jestem za tym, żeby FS był jak ETS, ale ja już nie mam żadnych życzeń. Co będzie, to będzie. Co pokażą, to pokażą. Aha, nie mam obciążników kół. Dobra. Dobra, po kolei. Resztę kolorów, jak już będzie wszystko widoczne, sobie ustawimy. Teraz się zastanawiam, czy wziąć sobie przedni tuz, czy obciążnik do niego. Wiecie co, wezmę chyba tuza. Bo zawsze będę mógł, chociaż... Nie, ja nie będę miał siewnika z dodatkowym zbiornikiem na przód. Także ja sobie wezmę chyba obciążniki. Może taki. Ktoś wie, ile ten obciążnik waży? Kiedy live z Klopsa? Kiedyś będzie. Dach fin i czerwony, tak? Dobra, zapamiętam. Tylko tak, używeczka oczywiście. Tylko 7 koła tańsza. Konfiguracja, czekajcie, co to jest? Aha, to jest to. Dobra, okej. To jest po prostu coś pięknego z tą konfiguracją. Kokpit bym sobie wziął nowszy. Albo stary. Wiecie co, wezmę sobie stary kokpit. Ale kierownicę wolę trójramienną. Bardziej mi odpowiada. I teraz dach, tak? Finka mówisz. Czerwony, na przykład taki? Nie, to nie jest czerwony. Chyba. Nie oddawaj obciążniku z wąskimi kołami, bo gówniano wygląda. To są wąskie koła? Serio? Aha, chodzi ci o to. Dobra, zobaczę, zaraz do kół przejdziemy, spokojnie. Nie ten weź inny obciążnik, są inne ładniejsze. Dobrze! Okej, okay. To wy będziecie w końcu jeździć tym ciągnikiem. Który niby jest ładniejszy? Nie widzę żadnego ładniejszego. Co to ma być? Stoi mu jakiś... Jeszcze dłuższy. To ja nie wiem, który niby jest ładniejszy. Mały obciążnik? Spokojnie, obserem, spokojnie. Żółty koło niebieskiego. Dobra, moment. Żółty ten, tak? Czekajcie, a jakie są jeszcze dachy? Mówcie inny. Stary. Deluxe. Co ten Deluxe mi się podoba? Niż każdy po 25 kilo. Okej, okay, Artur. Dzięki. Ten wystający krótki. Widziałeś obciążnik o tych nowych Ursusów? Od tych najnowszych Ursusów z nową maską? Nie widziałem. Czaty szaleją. Niech szaleją. Ale nie powiem, ale biały też wygląda fajnie. Szczerze? Biały wygląda fajnie. Dobra. Kolor podstawowy to jest chyba to. Serio? Nie widziałem nigdy takiego Ursusa z takim zestawem kolorów. O, niech będzie taki czarny po prostu. Szwagier robi robotę, siemanko.
Widziałeś, a nie widziałeś. Ten taki, co tobie się podobał. Czekaj, gdzieś był tych najnowszych masko. Aha, chodzi ci, żeby ten, przy tej masce, tak? W sensie wersję z, no, 10-14, tak? Wiem, że żółty obok niebieskiego. Przed chwilą go przecież miałem przez dłuższy czas odpalony. Dobra, momencik. Przedni obciążnik niech zostanie. Obręcze. O. Taki klasyczny, świeżutki, wiecie, popiaskowa. Nie no, zajebiście wygląda. Mi się podoba. Mówcie co chcecie, ale mi się podoba. Na wszelki wypadek. Dobra, moment. Zmienimy sobie jeszcze to przecież. To jest bardzo ważna rzecz. Wersja razem z maską się zmienia, także luz. Mamy setkę. Coś dwa na godzinę. O, jesteśmy coraz bliżej chyba. A zaraz, on ma taką maskę tutaj ściętą, to mi się nie podoba akurat. Chyba. Siemanko, pozdro z okolic Fuldy, Niemcy. Siema Krzysiek, pozdrawiam. A, tamten obciążnik, ten najnowszy, to mają te ursusy, co mają już te maski ścięte. A, okej, okay. Dobra, oki. Już kumam. Nie to, co kiedyś na fototeksturach, co nie? Wiecie, wszystko... Fototekstura, wiecie, wszystko zależy od rozdzielczości tej tekstury. A wiadomo, rozdzielczość od rozdzielczości tekstury będzie też zależeć, waga. Także te udimy chyba nie są takie najgorsze, suma summarum. Myślę, że to będzie adekwatny Ursus. Takiego chyba chcę. Z tym małym obciążnikiem. I teraz jeszcze tak, koła. Ustawienia kół, właśnie. Ale to wygląda dziwnie, jak mu to odstaje. Błotniki jeszcze muszę ustawić. Czekajcie, są jakieś... Pełna. Dobra, niech będzie to. To jest chyba spoko w miarę. Ładnie wykonana od Karasia, ale to się inaczej jeździ niż innymi. Szeroka gwiazda, tak? Czekajcie, to błotniki bym se poszerzył, jeżeli się da. Nie da się? Czekajcie, wyposażenie sobie jeszcze. O, guma kabiny może być. Ale tam felgi ci się zmieniają jeszcze jak coś. Wiem, spokojnie. Nie interesuje mnie to, czy tu jest. Jak będzie się zachowywał, jak tam, to poleci ban i tyle. Nie wiem, mi się nie podoba to, że to tak odstają, tak niedopasowane są. Nie. O. Niech będzie takie coś. Tylko tak, jak wywalić obciążniki z przednich kół, jeżeli się da? Jest, dobra. O, moment. Tylko tylnie. Chiptuning na modhub? Spoko, myślę, no. Nie używamy, ale nie mam nic do tego moda. Jak ktoś lubi, czemu nie? Jeżeli to nie robi jakichś problemów z innymi modyfikacjami, no to spoko. Luknij chociaż na gwiazdę, bo gwiazda też jest ta wąska. Konfiguracje przednich kół tam. O, no to dobra. Chodzi ci o tą gwiazdę, tak? No nie, tylko są...
Obciążniki w kolorze obręczy. Na dole samym. I wszystkie mają obciążniki, z tego co widzę. Dobra, mi to tam nie przeszkadza w sumie, ale obciążnik, sorry, ale tam jednak sobie czarny. Bardziej mi się, jest bardziej kontrastowo, bardziej mi się podoba. Dobra, koniec, koniec, starczy tego konfigurowania. 100 koni, elegancko, jest używany, używany, git. Kupujemy. Kupione. I teraz tak. No ale przeleciałem przez wszystkie koła, widziałeś, i to się powtarzało. Krzysztof K, siemanko. Taką piastę z przodu. Oki. Dobra. Skoro mamy tego, to przydałoby się też... Tylko nie wiem, czy on tutaj da radę pociągnąć to, co ja chcę kupić. Dlatego tak sobie myślę, że sobie to ogarniemy inaczej. Wypożyczę se Iveco używane, żeby było tańsze. Albo nie, dobra, na razie nie będę Iveca wypożyczał. To teraz tak. Aha, 60 jeszcze miałem wziąć. Tak, napęd na tył, czyli ta wersja. Oki, i 60 to już sobie zrobimy taką, jak robię zawsze. Czyli taką. Od Iveco to daleko. Iveco jest zajebiste. Paczka go. Jaka paczka? Iveco jest super i ma zajebiste dźwięki. Bardzo mi miło, Grzegorz Ciupek. Filmy z YouTube'a, z gry w Simulator Home 2019. Nie posiadam. Tytuł live'ika ewidentnie sugeruje, że masz już dość tej mapy. A żeby cię nie martwić, będziesz musiał jeszcze co tydzień w nią popylać z Steamem i BSJ. Nie, szwagier robi robotę. Nie rozumiesz tytułu. Mam dosyć pytań, kiedy zostaje wydana mapa. To jest po pierwsze. Po drugie, na początku w tytule było: premiera mapy jest tego i tego. I padały pytania, kiedy wydaje mapę. No to teraz w tytule jest odpowiedź. Źle interpretujesz, szwagier. Proszę mi tutaj nie wmawiać, że mam dosyć tej mapy, ponieważ będę się na niej świetnie z chłopakami bawił. Mówiłem to już od kilku live'ów. No damy jej 52 konie, oczywiście, że tak. Czekajcie, jeszcze po kołach sobie przygrzebię. Zobaczę, jak to tam wygląda. Ty, to jest dobre. Takie coś kojarzę. Takie. Dobra, to mi się podoba. To mi się podoba. Te kocie ruchy. A właśnie, trójkąt blaskowy. Tak, 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 dokładnie. Zrobimy tu. Konsola. O właśnie, konsolę ładowacza mu domy. Obciążnik naprzód może nie, bo jak ja podniosę na przykład paletę, chociaż jaką paletę podniosę, to i tak tył pójdzie do góry. Ale dobra, na razie jeszcze kabina. I teraz tak. Mi się podobała... Mi się bardzo podoba ta czeska kabina. Aczkolwiek... Puszka też ma klimat. Puszkę bardzo pamiętam. Stream Deck się spisuje. Jeszcze nie do końca ustawiony. Jeszcze nie do końca skonfigurowany. Bez kabiny. Może na Glaka? Dwójkę, jedynkę. Albo Sokółkę 2. Bo ta czeska w sumie, ja właśnie zawsze na niej grałem, bo mi się najbardziej podobała i troszeczkę mi się znudziła. Dlatego może bym sobie wziął tą, albo na Glaka 1. Na Glaka 1 sobie wezmę. Na Glaka 1 jest spoko.
To jeszcze dodam trójkąt. I to wzmocnienie, ok. No i myślę, że mamy to ogarnięte. Siema MRCH Śląsk. Full wersji. Dobra, kupujemy. 19 koła to jeszcze nie jest majątek. Dobrze. I ona będzie pomagać gospodarczo. Póki co będzie sobie rdzewieć, bo ani krówek, ani świnek na początek przynajmniej brać nie będę. Wybacz, mistrzu, interpretacja interpretacją. Nie jestem od początku, ale luz. Miałem ciężki job. Ledwo wstałem po 24 godzinach. Kawę sobie strzel, panie, albo jakiś potas. I od razu dzień będzie lepszy. Co tam słychać, kiedy coś nagramy? Zobaczymy, Szymon, zobaczymy. Proszę przestać trollować, bo naprawdę zaraz poleci ban. Jak masz stronę tej gry? Słuchaj, to mamy 2019. Nie będę nagrywał nic z żadnego innego symulatora farmy, poza ewentualnie Professional Farmer. Dobra, siewnik. Nie, czekajcie. Nie, dobra, siewnik. Myślę, że tutaj dadzą radę chłopaki podciągnąć ten siewnik, który chce. A ja chcę... siewnik, którego chyba nie mam. Nie, jest. Zaraz. Kurwa, to był któryś Amazon. Ale nie, ja będę to robił John Deere'em, więc... 185 koni on ma. To ma ile? 5 metrów. Wymaga 130 koni. Damy rozszerzenie. Kupimy używany. W Big Bagach? Wiesz co, zaraz zobaczę. Jakieś Big Bagi pobierałem, ale już nie pamiętam. W rolu nie chciałbyś spędzić 3 godzin w kabinie, typu puszka, rezystor hałasu. Domyślam się, u nas na zakładzie często 60-ki robiły za spychacze. W dawnym zakładzie. I tam operatorzy, czy tam kierowcy, no operatorzy powiedzmy, siedzieli 8 godzin w naucznikach. Dobra. Strzel setej do przodu, też może być. Okej. Okay. Mam 55 koni zapasu, więc myślę, że nawet na górzyste pola do siewu sobie będę mógł pozwolić, jak to wyjdzie z John Deere'em. No, takie troszeczkę John Deere za mocny, ale trzeba wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu. Potem będę celował w to. To jest chyba do striptila, nie? To jest chyba ten jedyny siewnik do farminga do striptila. To albo ten inny taki. Bo Sławko Ochronnych jest ciepło w uszy. Nie ma jak do niego dobrać kultywatora. No bo ma 5 metrów, tak? O to ci chodzi, sowa na roli. Ale ja nie będę łączył kultywatorowania z siewem, więc luzik. Z widzami Rafał Dubacki jest seria BBSJ, gdzie będę zapraszał od czasu do czasu gości. Poza tym nic z tych rzeczy. Zaraz, moment. Ja tego nie kupiłem, mam nadzieję. Nie kupiłem. Dokładnie ten... Tak, ten do tej technologii jest ok. Bo jest jeszcze Junkari chyba, nie? Na ModHubie. On też tak podobnie się prezentuje. Ale powiem wam, że ten Waterstadt też mi się podoba. Zwłaszcza, kurwa, w tym malowaniu. To jest po prostu potwór. Pamiętacie, na ostatnim live'ie chyba z Pumą case'em go używałem. Spoko też opcja. Tym bardziej, że można z tego rozszerzyć elegancko. Dodatkowo jeszcze sobie tutaj dołożyć na nasiona, do tego zbiornik jeszcze na nawóz. Zarąbista sprawa, polecam. Chłopakami jesteśmy umówieni. Siema Mućkowski. Mogę od razu po zbiorze siać. No i tak na przykład przy rzepaku sobie będę pewnie robił, nie? Że będzie bezorkowo. Sianie w siew w ściernisko. Jak będę zapisał odcinek, to będę musiał napisać. Napisz! Lepiej mieć 30 koni więcej, mając górki na polach. Dokładnie tak, dlatego ja patrzę pod tym kątem też, nie? Dobra, przydałbym się pług, bo ja lubię orkę mimo wszystko. Ale widzę, że z pługami to dałem dupy, bo nic nie dodałem oprócz tych... To jest do T-Rexa w ogóle jakiś głębosz. Dobra, pługi to są na razie... Wiecie co? Dobra, ja sobie kupię agromasza. Może on jest
z podstawki. Oczywiście, że będę cebulakiem i wezmę używany. Może on jest z podstawki, ale jest całkiem spoko. W ogóle te nowe modele, które wyszły, nie konwertowane z 17, ale te nowe modele, które oni zrobili do 19, są fajne. Tak na przykład Fendt Favorite, ogólnie te Fendziory, Klasy, John Deere, zajebiście wyglądają. Jack Daniels, moderatorzy nie muszą pisać zgłoszeń. Dobra, to teraz tak. Agromasz jest spoko. Chłopaki raczej będą używać głęboszy, więc w sumie kierowałem się bardziej pewnie tym. Nie, MRCA Śląsk, nie będę w sobotę. I teraz tak. Jakąś talerzóweczkę chciałem, ale widzę, że... O, zaraz. 180 koni, ale on jest bardziej pod Zunhamera. 95 koni. To by nawet... To bym sobie mógł talerzować nawet Ursusem wtedy. Dobra, 4 metry. Myślę, że na początek będzie fajnie. To chyba będzie lepiej kroić ściernisko, tak mi się wydaje. Pytanie, czy ja dodałem mu odsieczki. A nie, zaraz. Jest taki mod, że jak w ściernisko wjedziecie talerzówką, to się jakby sieczka pojawia, taka pocięta. Nie pamiętam, czy go dodałem. Jak rozwiązać sprawę ze światłami na mapie? Wywaliłem Corona Shader. I tyle. Szalpi, nie zapominaj, że masz mod na skrzynię biegów i on zwiększa zapotrzebowanie mocy na maszyny. I te 55 koni zapasu to na góry za mało. Spokojnie. Jak na wojnie. Skrzynię zawsze można wyłączyć. Zostawić sobie tylko GPS-a. I teraz tak, czy ja kupiłem to? Bo już nie pamiętam tą talerzówkę. Kupiłem talerzówkę, dobra. No to tak, przydałoby się... Wiecie co? Ja zrobię tak, ja sobie najpierw kupię pola jakieś może jeszcze, nie? I zobaczę, ile mi zostanie. I teraz tak, ja sobie upatrzyłem już pole. To jest bardzo blisko Bartka i myślę, że na początek Bartek może być wściekły. Chociaż oni raczej w małe pola nie będą szli, bo mają po 2 miliony na start. Ale tak, podoba mi się jeszcze to pole. Ja już sobie je zarezerwowałem, nie mówiąc nic, ale zarezerwowałem. I teraz tak, podoba mi się to pole. I podoba mi się... Czekajcie. To pole, na którym ostatnio lamił Gitti. Tutaj są fajne pola. Wiecie co? Tu jest blisko farmy Jacka, to nie. Mamy taką zasadę, że po prostu pola najbliżej tutaj jakichś landów od kumpli, no to nie podbieramy sobie pól, nie? Że oni mają pierwszeństwo, na przykład tutaj jest odwójcia, więc on ma pierwszeństwo do tych pól tutaj. A ja bym sobie wziął jeszcze jedno. Będę miał wtedy 5 pól małych. I myślę, że... Kurwa, 135 tysięcy za 2 i... No tak, chłop porobił drogie pola. Tu jest jakiś taki śmieszny 0,60 hektara za 36, ale to jest już przesada. Nawet na mnie. Myślę, czy tego sobie nie wezmę po prostu. Chociaż za blisko farmy, bym chciał też coś dalej. Te pola... O, te pola przy małej farmie. Pustej, opuszczonej. One są takie... A zaraz, te mi się też tutaj podobały. Tak dosyć dalej. O, zaraz. O, to będzie prawie niecały hektar. O, hektar 25. Biorę to pole. No i pięknie. Te ursuski są dość wyżyłowane. Nawet jak biorę sprzęt dopasowany do mocy, to ledwo sobie radzą, a nawet nie radzą sobie. Bez modu na realizm. Ja już trochę nie pograłem, wiem o co chodzi. Jaka wersja TeamSpeaka? Zabij mnie, na tym spiku byłem ostatnio. 2 tygodnie temu, jak coś z Błażejem testowaliśmy, ale nie pamiętam, która to była wersja. A tak to byłem chyba rok temu na tym spiku ostatnio. Witam, jak wreszcie, gratulacje za wytrwałość, pozdrawiam. Piotr Byrtek, pozdrawiam również.
Nie można ze mną pograć. Proszę takich pytań na czacie nie zadawać. Nie, J4M dobrze mówisz, tak będziemy robić właśnie z modami. Dwójka jogi nimi trzeba. Właśnie ja sobie będę poza kulisami tutaj ogarniał bajo, jajo, wywal i wypadasz za caps lock w tym momencie tak naprawdę, także długo nowy nie byłeś. 27, czekaj, 27 co to jest? To jest gdzieś tutaj pewnie, bo ja tak w miarę po kolei leciałem. Łopanie, no też. Panie, to ma aż 7,5 hektara. One są dwa pola na tym landzie. Może kiedyś na spokojnie. Struna ci pękła w gitarze? Kurde, mi nigdy struna nie pękła w gitarze. Łącznie hektarów? Nie liczyłem, ile to ma łącznie hektarów. Różne są pola, od 0,5 hektara do 17, 18. Policzyć hektary? Nie, a w sumie miałem policzyć, faktycznie, nie policzyłem. Dobra, to tak, pola są kupione, zostało mi 178 tysięcy. I teraz jeszcze jedna rzecz. Na tej części farmy, gdzie będę przy tym garażu, który pomieści dnia pewnego całe moje bogactwo i mój maszynowy majątek. Dobra, 60 fpsów. Jak tu się chłopaki wprowadzą, pobudują, to zobaczymy, jak to będzie na dedyku. Jaka ta mapa wielka? 4x4, panie. To jest mapa 4x4. Weź se 4 Goliszewy, 4 Lubelskie, 4 standardowe jakiekolwiek mapy, połącz w jedną. Na materiał siewny, nawozy, wapno i ropę sobie zostaw, tak z 50-60 tysięcy. Tak obstawiam właśnie. Coś tak mniej więcej celuję. I teraz tak. Czy ja mam jakieś zboża już na tych polach, co kupiłem? Tak, tu jest jęczmień, jeżeli mnie wzrok nie myli, dokładnie. Tu mamy ten rzepak. I teraz tak, tutaj mamy co? Soję. Tutaj mamy soję. W jakim te pola są w stanie? To już jest ekstremalnie gotowe do zbioru. To se rośnie i to se może zdążę... Bawełna będzie przeorana, to se może zdążę nawieść jeszcze. Zobaczymy. Za dużo te gospo na początek, ale jak lubisz takie gospo, to git. Wiesz co, dostałem takie gospo i tyle. Na tym małym tutaj przeszło mi przez myśl pograć na początku, ale ja nie lubię takiej zabawy, że potem przeprowadzka, pseudofabuła i w ogóle... Tu już jestem, tu zostanę. Wiecie, ono jest duże, ale to jest wszystko z blachy, więc było tanie. Znaczy było trochę drogie i przez to mam maszyny, jakie mam, nie? Nie będziemy grać na sezonach, ponieważ u nas to się nie sprawdzi. Można grać na sezonie, można grać na Maze Plus. Podobno niepełnym, ale można. Można grać na Manure System, można grać na Precision Farming. Mapa piękna, taka realna. No, realna, tak, w realu właściwie jest gorszy klimat niż w grach, więc zgadzam się. Nie no, dzięki Piotrek. Jak Szapicz odpowiedział, to sorry, musiałem na chwilkę odejść od kompa. A co szwagier pytał? O co? Chłopy będą linkować, czy z biegiem czasu ciepną w opis jeden mod. Na pewno, na 100% wam powiem, że będzie podlinkowana mapa. I teraz tak, patrzcie, ja tutaj miałem przejazdówkę kiedyś, ale ona, pamiętacie co się zdziało z teksturami, jak się podchodziło? Rozciągały się jak guma. Dlatego tutaj wymieniłem na ten model. Co prawda nie jest to do końca przejazdowe. Trochę jest, jak się te wrota otworzy, ale tutaj też można co nieco sobie ładnie pochować. I generalnie to jest wszystko na jedną modłę z całą resztą zabudowy. Dlatego wygląda spoko. Oczywiście jest to retekstur obiektów od 20 Normandy, czy jakoś taką się nazywa ten twórca. Także, no, ja tu spokojnie, wy się nie martwcie, że mam za dużą farmę na początek. Ja to sobie wszystko spokojnie tutaj opanuję z biegiem czasu. Do Farminga 21 na pewno. Właśnie, kosteczki.
kosteczka świeci się w każdą stronę. Patrzcie, naprawione. Kto nie widział na poprzednim live'ie. Chociaż chyba nikt nie widział na poprzednim live'ie, bo tego nie pokazywałem. Naprawiona tekstura kostki. Oświetla się równo z każdej strony. No. Tu była inna kostka, jak ktoś pamięta. Ta zwykła chodnikowa. Ale z niej zrezygnowałem. I teraz tak. Ja tu chciałem zbudować drugą myjkę. Po to tu przyszedłem. I tym razem postawię se tego HDS-a. Oj, nie tutaj, panie kolego. Nie tutaj. Nie tutaj. Tego HDS-a. Już tak sobie miałem w planach. Tu jest, patrzcie, tu jest ściekowa kratka, więc on będzie pasował fajnie tu. Tylko sobie go obrócę. Kurde. Tak, teraz jest równo. Jest równo, pięknie. Se go obrócę i postawię bardziej tu, żeby coś szerszego miało miejsce przejechać. No, i jest mniej więcej, nie? Obora na ile krów? Bodajże 150. 90 świń do chlewni wchodzi. A tą gotową gospę to kto wziął, czy wolna jest? To jest gotowa gospa. A tą małą gotową nikt nie wziął, bo chłopaki chcą się sami pobudować. Siema Rafson, jak tam postępy? Nie ma już postępów, już jest skończone. Teraz przeciągamy strunę, czas, pompujemy balonik na premierę, żeby każdy mógł w sobotę pobrać mapę i się srogo rozczarować, a mapa na głupi ryj się przewrócić. A jakie są tekstury wgrane do tej mapy? Taka trawa, zmodyfikowana, takie krzaki. Tak, pszenica i jęczmień jest od Nismo. Rzepak jest od Forgotten Plants. Owies jest nie wiem skąd. Pszenżyto jest z Cybuchowa. Żyto jest też z Cybuchowa i kukurydza również. Ale to są tekstury jakieś tam po prostu przerobione i to nie są oryginalne tam od jakiegoś zielaka czy tam kogoś. I tyle. Dobra, postawiłem sobie tu myjkę, mam tam kompresor. I teraz tak, jakbym kosił jakieś zboża, a mam do skoszenia jęczmień, niedługo, to przydałoby się zrobić, powoli zacząć robić słomę. Dlatego na tę okazję mam tutaj niunie takie dwie, sipmy. Tylko że z nimi jest taki problem, że mają dziwną pojemność belek. I teraz tak, jak ja tą prasą zrobię sobie belkę, to chyba to jest na kwadratowe w ogóle, no dobra, mniejsza z tym, to nawet autoload chyba tego nie chwyci, nie? Bo będzie, że takie belki są nieobsługiwane. Maszyny startowe Kapi Kruku są na najłatwiejszym poziomie trudności na małym gospodarstwie. Czy opłaca się robić mapę Top Farm, głupczyce? Jak masz wenę, pomysł i zapał? Jasne, że się opłaca. Pokażę małe gospo, Lolek. Pokażę. Będą się zbierać? Aha, bo to nie chodzi o pojemność. Tylko 1,5... O rozmiar belki. Czekajcie, wiele narzędzi w grze jest kompatybilnych tylko z belami 1,30. Właśnie o to mi chodziło. Sorry, nie pojemność, tylko o rozmiar tych belek. Ale ta chyba robi normalne, nie? Bo nie ma żadnego wpisu. Mimo tego, że są mniej pojemne. Nie, nie, Jack, pojemność nie. Pojemność spoko, może być mała, mi to tam nie przeszkadza. Mogę mieć więcej małych belek. Ta zielona robi normalne i też można oczywiście stosować do niej sznurek. No i super. Dobra, to weźmiemy sobie nową wersję. Albo nie, starą sobie weźmiemy. Czerwona jest ładniejsza. Używana, bo stara. Tak, uzupełnianie ręczne, to jest coś pięknego, ja to kocham po prostu. I autora tego moda bym wyściskał, normalnie jej przytulił. Nie pamiętam, kto jest autorem. Skąd on wziął na to pieniążki? Z nienacka. Ta zielona prasa sypa ma standard, no i okej. No i czerwona szybsza. Mapa 4X może być mapa 8X. Największa to jest mapa 62 chyba, 64. 64X to jest największą, jaką można zrobić. Tak, jakbyś tak chciał mapę robić 15 giga, to możesz sobie zrobić mapę 64X. Tak, Bartas będzie robił te żywe zapewne.
Rolnik 410, dziękuję za Mateusz za uwagę, za zwrócenie mi uwagi. A ty dziś do pracy? Nie, ja dziś po pracy. Także spokojnie. Dobra, 12 koła, spoko. I elegancko. I mam 155 tysięcy jeszcze. Git. Ja autoloadów używać nie chcę, ale bym se kupił. Nie godajcie, że nie mam tego Ursusa. Nie mam tego Ursusa do zbielania tych belek okrągłych. Marek Kaczmarek? Nie, no ciebie. Gdzie tam? Nie ukradł jeszcze. Rozkminiam teraz, czy pobierać sobie teraz tego Ursusa. W jakim zawodzie pracujesz? Zarządzanie pracownikami. Jestem z zawodu kierownikiem. Nie. W firmie kurierskiej pracuję, ale nie jako kurier. Jakie plany na mapę Sharpie z modami? Te co były... Wszystko nie zmniejszyli... Zmniejszyliście ilość. Nie, modów jest 3 giga na chwilę obecną. Nie pamiętam ile było wcześniej. Razem z DLC jest 8 giga, bo dodaliśmy jeszcze Grima i Klasa. I co? I tyle. I będą kolejne, już widzę. Turem ładuj belki. Nie, turem... Ja się nie mam, będę miał czasu tu pierdzielić, żeby turem ładować belki. Tak, jestem sygnalistą, dokładnie. Jestem sygnalistą w firmie kurierskiej. Modów nigdy za wiele, pod warunkiem, że są dobre. I teraz rozkminam, czy ściągać i ładować to teraz na dedyka. I się logować od nowa, czy na razie se... Dobra, na razie se to odpuszczę, ale zapamiętam. Zaraz, a ta nie jest do okrągłych czasem? Nie. Moja mapka waży 880 mega. Nie mam pojęcia ile kosztuje dedyk na miesiąc, ja się tym nie zajmuję. My się tylko z chłopakami od czasu do czasu dokładamy po prostu na wirtualny portfel, a ile to w sumie wychodzi, to nie wiem. Do kwadratowych. Czyli i ta jest do kwadratowych, tak? Co to jest za to jest dyskryminacja krągłych kształtów. To jest jawna dyskryminacja krągłych kształtów. Dobra, nie to nie, to se kupię krukowiaka, bo to też mi się przyda. Ja tu tak się zastanawiam, co autor miał na myśli, ustawiając taką cenę za tą maszynę. 134 tysiące euro. Nie chcę mi się w to wierzyć, że krukowiak Goliat tyle kosztuje w realu. Czyli jakieś niecałe pół miliona złotych. Poradnik u zakapiorka, ale od czego poradnik? Do czego? Jest z metal facha. Trzeba mi powiedzieć dużo fajnych modów, wrzuć na dedyka, a ja w piątek albo sobotę je pobiorę. M jak Mateusz. Następny, co czeka nam od paka. No to nie będziemy udostępniać linku i tyle. W złotówkach, tak? Nie pierdzielcie, że nie... jeszcze... Kurde, dużo modów mi się nie dodało na dedyka z tego co widzę. Chociaż powiem wam, że ta polska waluta wygląda śmiesznie, jak za kuźwa 1000 litrów pszenicy się zarabia 3000 zł. Także w sumie może lepiej nawet przy tych euro zostać w tym wypadku. Dobra, jeszcze raz. Kupię sobie tego małego krukowiaka. Na te małe pola, po co mi 40 metrów, na które mnie i tak nie stać? On jest też fajny. O, z rozwadniaczem. Cyk. I 17 koła. I kolejna do koszyczka. Nie no, będzie udostępniony spokojnie, bez paniki. TSN Nowiciak, siemaneczko. Czy wiecie, jeżeli chodzi o wagę mapy, to
Czasami nie warto się sugerować, że na przykład mała mapa dużo waży, bo to wszystko zależy, co mapa ma tam, wiecie, w co jest wyposażona. Ja wiem, że ten golet jest za wielki, mi chodziło tylko o cenę, wiesz, ta cena zwróciła mi uwagę moją, bo jak będę chciał 40 metrów, to sobie kupię samojezdny, nie oszukujmy się, a nie targany, ciągany i potem weź przychacz o krzok, panie tym. Nie no, ale to trzeba umieć je. O, właśnie, wąż. Królkowiak działa z tym, nie? Widzę, że to nie, tutaj nie ma coś takiego, że się łączy dwa węże. A jaki jest proboszcz w parafii Brodno? Obrazi się, jak podjadę Mercedesem GL na mszę? O, panie! Lepiej nie podjeżdżaj! O nie! Jesteśmy zgubieni! Nie działa z tym. Ale zaraz, ktoś pisał... J4M pisał chyba, że działa, nie? Czy może Goliat działa z tym? Dobra, walić to na razie. Co kurwa? To niezły opryskiwacz! Ale euro masz, nie? To jest dobre. Krokar robiła firma Krokowiak do FS, więc cena może być... Może taka być, tym bardziej, że to 40 metrów. Tyle z góry bezpośredni. Wiecie co? To mi się wydaje, że to jest jakiś kultywator, który usuwa chwasty. Albo to są wały może takie, które robią nawożenie. Wał posiewny. Śmiesznie to brzmi. Panie, jak ja chciałem na polskiej walucie kupić C330, to kosztował 75 tysięcy. No to, kurde, wymuskana chyba wersja kolekcjonerska jakaś. Tak, kompletuję maszyny na serię. Ale wiecie co? Wały posiewne. Ja takiego czegoś nigdy nie miałem. To wymaga 80 koni. To ja to sobie nawet, jeszcze polska firma, ja sobie to zapnę do tego, do czwóreczki i będzie banglać. A tym będę chwasty obszczywał. I tyle. To jest wał posiewny, robisz nim nawożenie. No i gitara. Dziękuję za wszystkim za rozwianie wątpliwości. Tak coś mi właśnie świtało, bo chyba u MST widziałem coś takiego. Dobra, jeszcze by się przydało rozwalić wapno od czasu do czasu. I specjalnie na tę okazję myślę, że taka Amazonka będzie fajna. Jezu, te Amazonki, w ogóle sprzęty Amazone mi się bardzo podobają. Wiem, że to dopiero pierwsza Amazonka na serii. 8200, spoko. Micheliny mogą być wąskie. O, spoko. O, i takie wąskie, które nie są za wąskie. To mi się podoba. O, Gitti polewa kawę. Pewnie dolał tam martini. Dobra, biorę to. Oczywiście, że używany. 40 koła. Dobra, to resztę będę musiał zostawić na... Czekajcie. Mam tak, prasę. Będę potrzebował przyczepę. Ale to spoko, przecież na to wszystko, na całą resztę mogę zarobić. Myślę, że podstawę do rozpoczęcia już mam niezłą. Cześć, Karol. Używane słabo wyglądają, a wiesz, że można je naprawić i umyć. Używany serii 3000 kosztuje ponad 100 tysięcy złotych. No dobra, ale to nie euro, nie? Nie no, pewnie chodziło o to, że wiecie, no nie każdy używa modu na waluty i dali po prostu cenę do farminga w euro, taka jak jest w złotówkach. No i wszystko jasne. Mam kombajn, mam John Deere'a, który skręca jak parowóz. Kto z nas będzie miał największe gospodarstwo na start? Ja, bo chłopaki dopiero będą budować. Mapa waży 880 MB. Dobra, kupuję go.
Pięknie. No i mamy Amazonkę. Będzie ładnie wyglądać z John Deere'em. I jeszcze jedno bych zapomniał. Hoppy, bo przeca mam tyle miejsca w hali, że byłoby dobrze postawić se normalnie jakiegoś tam warsztata takiego. Mając, pamiętajcie, że mając Global Company i aktywując rozszerzane stawianie obiektów, możecie sobie taki trigger warsztatu wstawić do środka i będzie pięknie. Dokładnie tak. O, to. Tu będzie pasować. Nawet to jest, widzicie, to jest wszystko przygotowane pod to. Nie pytajcie, czemu tego nie ma na start. W takim razie nie będę na to pytanie odpowiadał, bo nie umiem. I tyle. Dobra. Cudownie. Super. I mam swój warsztat. Jeszcze bym se kupił. Ale jeszcze bym se kupił, wiecie co? Właśnie ulę muszę postawić, bo jak będziemy już grać i będzie czas na mapie leciał, no to trzeba będzie sobie ule, żeby nie generowały niepotrzebnych strat, jak ktoś za dużo nie gra. O właśnie, to. Jeszcze to. To se postawię. To skrzynkę można podnieść do ręki, nie? Jeżeli dobrze pamiętam, bo nie chcę, chcę wiedzieć, zanim kupię. Cyk, skrzynia z 60 będzie wyciągana. No, panie, dokładnie. Ja już widzę po prostu. Nie da się, tak? Czekajcie, bo Venturio miał ten. Czekajcie, bo Venturio widziałem, miał skrzynkę taką, se nosił. Zawsze to mogę sprzedać, nie? Ile to kosztuje? No kurwa. Czyli nie. 17 chyba była skrzynka przenośna, nie? Potrójna rurka. Panie, to była trójrurka. Skrzynka się pobiera osobno na modhubie. Serio? No to jak nie, to nie. Dobra. Kurde, ta waga byłaby spoko, tylko po cholerę jej ten domek. Diesel trigger. Panie, nawet paliwo można kraść. Jak ktoś spyta, jakim cudem mam diesel trigger, powiem, że mam ropę naftową pod farmą. To nie to, okej. Waga bez domku, tylko że nowa. No to jak nowa, to tym lepiej. Ja mam nowe gospo, panie. Mam nowe gospo, na którym stoją rdzewiejące grurzusy. Sharpie, a ty więcej modu z modhuba pobierałeś? No i jeszcze... I widzę po dzisiejszym, że jeszcze pobiorę. Ona ma tą budkę. No dobrze. Ale chłopaki będą... Już widzę, jak tutaj stawiają te płoty u siebie. Po prostu... No, powiem wam, że obiektów im tutaj zapewniłem dużo. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Teraz tak, przejdę na część ze zwierzętami. Jakby ktoś marudził, że tu jest za dużo pustego. Czemu tu jest tak pusto? Po co te drzewa? Odpowiadam. Pokazuję i objaśniam. Ponieważ każdy może sobie postawić silos na kiszonkę, bo tu są krowy, jak chce. Ja na przykład se postawię tutaj. Wzdłuż. Nie? I będzie eleganckie pole manewru. A tutaj sobie chcę postawić właśnie takie placki na placki. Placki na słomę. Miejsca na słomę, o, gdzie będę sobie odkładał. Tak to chcę zrobić, tylko moment, muszę to dobrze przemyśleć, żeby był dobry przejazd. No, zrobimy tak, tutaj sobie walnę słomę. Bo ja będę robił TMR, także luz. Dupa, ja mam przecież prasę do okrągłych. Czemu wy nic nie piszecie? Tak, gospa jest bardzo duża. No jest tam tyle fajnych modów, zwłaszcza teraz. Naprawdę można się porządnie obłowić w modyfikacje na samym modhubie. Ale od czasu do czasu warto zajrzeć też na inne strony, nie powiem. Dobra, ja mam przecież prasę do belek okrągłych, więc mi jest to potrzebne. I tak, tutaj będzie git. Tu sobie zrobimy słomę. Teraz można wejść na tryby MP i szukać serwera i można przedpremierowo pobrać mapę. Tak, już można pobrać mapę. Zapraszam. Zapraszam do pobierania mapy.
Na LS Portal jest waga bez domku. J4M, o, już rzucam. Rzucam okiem, a nawet dla ciebie to nawet rzucę dwoma. O! Spoko. Kurde, trochę... Dzięki, dzięki, przemyślę to jeszcze, bo wygląda fajnie, aczkolwiek dosyć staro. Dobra, już wracam. Dzisiejszego modhuba nie ma, bo podobno ma być jakaś petarda na tym modhubie, to wiecie. Dobra, sianko. Sianko sobie postawię tak. Kuba, siemanko, Kuba 1078 drops. Czekajcie, bo tu coś mi się mieni. Aha, z tą plamą oleju, tak? Się buguje jakby. A dobra, walić to, to jest tylko... To jest ułomność farminga. O, tak, tak sobie to będę tłumaczył. Dobra, tutaj sobie zrobimy tak i jest dużo miejsca na manewry. A jak tu nie będę miał pomysłu co postawić, to se pomaluję trawę i se postawię drzewa. Dzisiaj nie będzie wyszło DLC i musi być jako top na stronie. No to przecież mody top, czyli mody, które przechodzą bez żadnych poprawek od razu, jak są wysłane, przetestowane i od razu mogą wejść, to mogą dzisiaj ich po prostu nie wysyłać przecież, nie? Teraz tak, czy ja będę robił kiszonkę owijaną, czy będę... Dobra, na razie na kiszonkę nie stawiamy. Okej. Okay. Dobra, na siano i słomę już jest, więc jestem jako tako zabezpieczony na wypadek krów, gdyby jakieś krowy mi się miały przypamiętać. Pytanie, będzie problem, jeśli wezmę parę budynków z Wysokiego Brodu na swoją prywatną mapę? Nie będzie problem, ponieważ to nie są moje budynki. Bez żadnych domków. Spoko, bo tak myślałem sobie tutaj postawić, albo tędy będę wjeżdżał się wysypać, to bym sobie ją tu postawił, tą wagę. Takie własne ważenie kontrolne, nie? Dla własnej wiedzy. Żeby nikt nie mówił, że 1000 litrów w farmingu to jest 1 tona. Tak, działa na Straw Harvest. Działa na Straw Harvest. Jeżeli nie wierzysz... Gdzie są te? Tutaj są. Popatrz. Gdyby nie działało, to bym nie odpalił, nie? Wszystko jest do Straw Harvest. Działa normalnie. Nawet na jednym live'ie testowaliśmy. Mam świadków, którzy już pewnie nie pamiętają, ale ich mam. Super, mapa Sharpie, szacun, ale i tak co niektórzy powiedzą, że nie ma klimatu. A mam ich w szanownym obliczu i poważaniu, ale ja się tutaj będę dobrze bawił. Tak, Maze Plus też działa. Maze Plus działa. DLC Precision Farming działa. Sezony działają. Straw Harvest działa. Manure System działa. Nic więcej już nie dam. O, kto ci wierzy, bo na której mapie z dodatkowymi prawami nie działa, więc muszę zapytać. Wiesz co, tak naprawdę, żeby Maze Plus działało, wystarczy rozszerzyć kanały Fruit Types do tam 128 chyba. I w tym momencie dodajesz dodatkowe uprawy, które leżą na ziemi, jak to wyświetla czasami błąd w farmingu. I w tym momencie nie ma opcji, żeby nie działało. Działa, działa. Tak niektórzy mówią, och, muszę dostosować mapę do Maze Plus. O kurwa, och, dostosowałem mapę do Maze Plus. O kurwa, ale się napracowałem, szacun. O, ja pierdzielę. Fuh, to było trudne. Ta twoja gospa to mi dom przypomina, tylko bidniej. Grzebałeś coś w teksturze prosa, bo wiem, że na innych mapach strasznie lagowało. Grzebał Błażej coś tam, grzebał w tym prosie, siedział i grzebał. Co wygrzebał? No na pewno nie świeci się tak to proso. Tak, ale no wiadomo, że lecę na hajs, to nawet nie musisz tak żartować, bo to jest przecież czysto prawda. Dobra, teraz potrzebujemy... Potrzebujemy, tak, sznurki. Dobra, sznurków na razie nie potrzebuję w sumie, bo prasować w najbliższym czasie nie będę. Albo nie, dobra, kupię sobie już sznurki na zaś. Raz, dwa, ci,
4 komplety na początek. I teraz tak, nie dodałem modyfikacji na nasiona do osobne nasiona, w sensie nasiona pszenicy, wiecie, jest ta modyfikacja, że Real Seeds chyba się nazywa, że każdą roślinę macie na osobnej palecie, w sensie nasiona każdej rośliny, plonu, uprawy macie na osobnych paletach. Nie dodałem tego, bo to jest fajne, ja na to czekam, ale obawiam się, żebym sobie strasznie zrobił burdel, gdybym wypróżniał tam resztę nasion pszenicy i dokupował kolejne i tak dalej. Ale nasiona wapna oczywiście się znajdą. Rozsiewacz Amazone jest spod huba. Dobra, to teraz tak. Paleta z kwalifikowanymi nasionami. Ale myślę, że ja się pobawię w worki na początek. I teraz tak, worki bym sobie władował do przyczepy, a czy do bagażnika w Daci, którą zaraz kupię, ale oczywiście co? Nie wgrałem Simple IC, no bo po co, nie? Co za chłop. Tyle modów nie powgrywałem. Nie wiem, ile już tego kupiłem, nie liczę. Nasiona wapna. Jaki epet? Geek Vape. Jakiś tam... Nie pamiętam, jak on się nazywa. Geek Vape. Solo Aegis, czy jakoś tak. Agura to jest smok 12. Manure Pets System. Manure System. Czy Pets System. Nie znam, a Manure Pets System. Nie wiem, co to. Ale jeżeli pytasz o Manure System, to działa, tak. Dobra. Skoro już sobie to przypomniałem, to sobie kupię tą Daci. Ale nie, zaraz. Nie chcę Daci. Ja chcę Gulfa. Zrobili Gulfa. No, już coraz bliżej do Passata. Już jest coraz bliżej do porządnego. Bo jakiś tam Passat jest, ale jak on wygląda, to wiecie. O kurwa. Taka cytrynka może? Nie, taki nie. Czerwony goferek. Są białe felunie. Są. Update'u na blogu nie będzie, ale będzie... Będzie inny blog za jakiś nieokreślony czas. I teraz powiedzcie mi, dlaczego nie wpadłem na to, żeby rozpakować tą modyfikację, która jest... lata na 50 różnych linkach, więc i tak by mi nie zależało na oryginalnym linku. Dlaczego nie rozpakowałem tego modu i nie zmieniłem tekstury na tego rejestracji na polską? Mam do wyboru rumuńską albo niemiecką. Dobra, tu już ta dwojga złego, niech jest ta niemiecka. Dobra, jest hak. I git. Dobra. 1850, panie, elegancko. No właśnie, do Gulfa przyczepa, tak jest, o to chodzi. O to chodzi, tylko teraz tak, gdzie jest ta przyczepa? Nie tutaj, czyli będzie w przyczepach, okej. Ona jest w przyczepach i ona jest... To jest to. Tak, też używaną kupia, co? Brzydko wygląda, bo brudna, ale przynajmniej przetestujemy kompresor, nie? Gdybyś umiał ogarnąć temat z kopaczką Lance i na przykład cały... Teram się zbiera i robicie wykopki ziemniaka. Zbieracie te ziemniaki jak sztabki złota i na przyczepę. Temat z kopaczką Lance. Na przykład cały teren się zbiera. Robicie wykopki ziemniaka. Doprecyzuj pytanie, szwagier. Bo bardzo bym chciał je zrozumieć, że jakąś dużą akcję wykopek, tak? O to ci chodzi? Wiesz może, jak nazywa się ten mod na nasiona? Real Seeds. O którym mówiłem? Real Seeds. Cały team. A, cały team się zbiera. Wiesz co, ziemniaki nie wiem, ale podoba mi się akcja kopania buraków i sypania ich na ziemię, a potem zbierania tą ogromną maszyną z ropy. Maszyna z ropy. W sensie marki ropa. Maszyna z ropy. Spoko, Jack Daniels. Nikt się nie gniewa. Jasne, że golf... Ja nie mam niewydanych modów. Oprócz mapy, ale mapa będzie w sobotę.
Jak golf to alusy i tuba. Dobrze jest, dobrze jest. Dobra, bierzemy to. Czekajcie, ja to kupiłem przecież. A nie, nie kupiłem tego. Co się zesrało z tą przyczepą? Co ci... No mam. Dobra. W sobotę nie wychodzą mody. Nie wychodzą? Potrzymaj mi mleko. To ja decyduję, kiedy moje mody wychodzą. Kolega pewnie myślał, że ten, że ja na modhubie wydaję mapę. Dobra, bierzemy tego gruza. Prawie jak ten, co na początku 19 wyszedł. Tylko to była szóstka. A właśnie, sznurki. Dobra, dobra. Aha, i tak, tu jest dalsza strefa sklepu. A ten jelonek, co ostatnio na live orałeś, pamiętasz może z jakiej strony? Jelonek, co ostatnio, czekaj, na live orałem jelonkiem? Na pewno z mod... A, jest moc! Chodzi ci o tego dużego, tak? Czekaj. Chodzi ci o tą ślicznotę. To jest z jestmoc.com. Jestmoc.com, ale uprzedzam, ten John Deere jest wydany na Uploaded i trzeba... Troszeczkę się ściąga. Tak, ten... Kozak to jest mój gulf, który powoduje dropy klatek, z tego co widzę chyba. Ale dobra, zobaczymy. Ale interior to on ma wykozaczony, naprawdę. To mu trzeba przyznać. Dobra, podczepię sobie tą przyczepkę. Tak, i lusterko wsteczne po... Okej, dobra, dużo widzę. Mhm. Kiedy oni ogarną normalne lusterka w farmingu? W którym farmingu? Kurwa, ale to ma pierdolnięcie ten golf. Bym powiedział niezłe. Dobra, czekajcie, wrzucę sobie od razu te tutaj worki. A gdzie będzie wydana? Zobaczymy. Dodatkowo uprawy do przyczepy. Rozpakowujesz przyczepę w jej pliku XML. Wpisujesz nazwę uprawy, którą chcesz dodać. Będziesz widział tam uprawy, jakie ma już wpisane, to tam je po prostu dopisujesz. Pracuje. Będzie woził paliwo na pola i dowoził nasionka. Chociaż nasionka z tą przyczepką też fajnie będzie wyglądać 60, więc 60 też tutaj zatrudnimy do takiej roboty. No, ale powiem wam, że powyżej 90 km na godzinę w farmingu, to ta prędkość to już jest klocek drewna potem, nie? Dobra. Te tutaj załadowane. Teraz pojadę sobie z tej kamery, żeby mi nic tutaj nie teges szmeges. Nie będziemy grać na presid. Nie będziemy grać na żadnym wymagającej modyfikacji. Bo nie dziwię się też tutaj trochę, bo nie ma na to czasu. Nikt nie będzie miał tyle czasu, żeby tak szpilać namiętnie. Żeby, wiecie, tracić czas na badanie gleby i tak dalej. Ja sobie będę na tym grał, ale gdzie indziej. I tak dalej. Wszystko w swoim czasie. Burtę zamknij. Panie, po co mam zamknąć burtę, jak ja tu ładuję worki? Ale coś jest z tymi workami nie tak. I z tą przyczepą chyba. Bo tutaj coś się, jak się na siebie spadają, to... A, dobra, wiecie, no golf... Golf generalnie ma chyba 38 warningów. W sensie nie w logu, tylko na dedyku. W logu tam tragedii nie ma. Tam są takie pierdoły, że marka VW nie istnieje, że proszę użyć marki Lizard. Coś tam jeszcze jest chyba...
wiecie, to jest golf wydany nie wiadomo gdzie, nie wiadomo przez kogo i potem tak jest. Przepal tego golfa, kurde, jacy wy jesteście wszyscy bezlitośni, naprawdę. Wszyscy by chcieli dawać miodu na zimnym. Badanie gleby można robić bez tej maszyny. No to co to za badanie gleby, jak można robić bez tej maszyny? To modyfikacja, która ma dawać realizm, czy pseudorealizm z uproszczeniami? Tak samo jak automatyczne ustawianie dawkowania potem. To też jest w takim razie bez sensu, bo równie dobrze można grać bez tego. To tylko tyle worków kupiłem? Bo tu są jeszcze śnurki. Dobra, śnurki sobie jeszcze wezmę. Sznurki może od razu do prasy bym walnął, jeżeli się da bez tego. Zapnę pasy spokojnie, jak tylko załaduję, to zapnę. Wiesz co, na kartę teoretycznie uzbierałem, ale jej nie kupię, bo jej nie ma po pierwsze, a po drugie jak jest, to jest za droga. Chyba muszę podpiąć najpierw. Nie, przecież tu jest Simple IC potrzebne, dobra. No to chyba dzisiaj będę jeszcze wgrywał mody, bo ja bez tego tutaj nie pojadę za daleko. Przecież tu jest Simple IC potrzebne, żeby to otworzyć. Chłopco polamił. No, oglądać się myślę będzie fajnie, no. Na pewno odcinki będą w starym stylu, to znaczy goście, pogaduchy, bez granie, bez spiny dla fanu. Precision Farming Card, nie musisz sam badać pola? Zbadają za ciebie, ale zapłacić za to. A no chyba, że tak. No to jeszcze jest moim zdaniem do przejścia, jeżeli chodzi o imersję. Tak samo jak Horse Helper w sumie, nie? Że możesz nająć sobie pracownika do opieki nad końmi. Nie musisz ich codziennie wybiegać, ale po prostu za to zapłacisz, nie? Ile masz FPS w FS19? Zależy od mapy, od modów. Nie patrzę na to. Teraz troszeczkę leci przy tej przyczepce. Jest trochę maszyn z modów w sklepie, więc troszeczkę poszło. Ten golf mi się wydaje, bo jak go nie było, to było git. Golf jest w sumie spoko. Dobra. Planuje się serię z Błażejem? Nie. 300 euro za konika dziennie za takie ujeżdżanie. No, jakoś tak, nie? Szkoda, że koni na Seasons nie działają tak jak bez. W sensie, że nie dochodzą do ceny 50k. Beretów jak ja. Siema, Maxen Cozy. No, będzie trochę beretów jak jaja, a nawet jaj jak brykiety. Dobry sposób na dostarczenie nasion na wiele hektarów. Walnij 10 woreczków, nasion do przyczepki i gitara. Ja tak robię i nic. Jak robisz? Co robisz i nic? Robię dym. Tak, ja robię dym. Dobra. Bierzemy gulfa na farmę. Całym gulfem się teraz przejedziemy. Teraz już pojedziemy główną drogą. I ktoś chciał obejrzeć małe gospo. Moment, zgaszę światła. Chociaż ze światłami fajnie wygląda deska. No ale dobra. Ile obstawiam pobrań mapy? Mapa będzie na serwerze, który nie będzie liczył pobrań, ponieważ mnie to nie interesuje. I na serwerze, który nie będzie dla mnie monetyzował tego. Więc jeżeli mapa pojawi się na przykład na ShareMods, ktoś zobaczy, albo na ModsFile, czy ModsBase, gdzie można za pobrania dostawać jakiś grosz, to od razu będziecie wiedzieć, że tej mapy ja tam nie wystawiłem i jak będziecie chcieli stamtąd pobrać, to pewnie działać nie będzie. Łopanie! Przerywacze źle działają. Dobra, tędy chyba nie pojadę na farmę, więc i tak muszę jechać w prawo. A na małe gospo się po prostu zaraz tepniemy i tyle. To znaczy tak, jak wystawię na LS Portal, będzie mapa przeze mnie wgrana z moim linkiem. No i na samym LS Portal pobrania będą, ale wiecie, to się nie będzie równało z pobraniami z linku, bo mapa będzie na trzech serwisach wystawiona. Na LS World też będzie, na tym takim, gdzie podobno kradną, żeby zanim ukradną już była i tak dalej, nie? Siema, Kamilkania. Warp 10.
Oj, no to nie wiem. Ja tak dodawałem do silosów na przykład i działało. Mi się wydaje, że tam jeszcze jakiś... musi być tekstura w sumie, fill plane'a dodana do tej uprawy. Bo to przecież ta uprawa musi jakoś w tej przyczepie wyglądać, więc tekstury ci też brakuje. A tego to już ci nie powiem, bo ja w maszynach nie siedzę. Na LS nowinki mówisz? No to dobra, trzeba będzie pomyśleć o tych nowinkach. Powiem wam tak, Shermoc nie jest zły, bo ma fajny upload i dosyć szybki download. Ale to jest kosztem tego, że strona żyje z wywalania głupich reklam, wyskakujących okienek i czasami trzeba przeklikać 2-3 okienka, żeby dostać się do tego przycisku pobrania mapy, nie? Czy tam modyfikacji jakiejkolwiek. Jakiego mam elektryka? To jest Geek Vape Aegis Solo i Smok w 12 na górze. A czy u mnie Mateusz się wyświetla World of Tanks? Albo jakieś inne gry MMO? Niekoniecznie jakieś podgrzane mamuśki. No Adblock, znaczy Adblock tak, ale Adblock już nie wszystko blokuje. Pamiętajcie, że Adblock już nie wszystko blokuje, ponieważ Adblock podpisywał jakieś umowy. No chyba, że jeszcze jakiś inny Adblock jest. Chodzi ci o ten Maze Plus Corn Extension, czy jakoś tak? No będzie działać, będzie działać. Czemu ma nie działać? Powinien działać, no. Ja tego nie testowałem, bo na tym modzie się nie znam. Wiem, że ogólnie Maze Plus działa i se tam można kosić, robić se różne jakieś mieszanki tam tych wszystkich, no, tych wszystkich pasz i tak dalej. U-Block? Miałem chyba U-Blocka kiedyś na Firefoxie. Ale fajnie się jeździ tym golfem. Ja mam Adblocka z Opery i niestety on nic nie daje kompletnie. Jedynie wywala białą planszę, kiedy na YouTubie ma się wyświetlić reklama. Więc stwierdziłem, że jak mi się takie coś i tak muszę kliknąć po mini reklamę, no to stwierdziłem, że już wolę te reklamy i niech se chłopy zarobią. Nie? Mati, nie dodałem tej muzyczki, ponieważ gdybym ją dodał i tam ustawił spawn point, to pierwsze 2-3 razy by to kogoś śmieszyło, a potem zaczęłoby to wkurwiać. Do takiego stopnia, że mogłyby wychodzić edity tej mapy, być wydawane. Także uznałem, że to nie ma sensu i właśnie zajarzyłem, że przydałby mi się garaż na tego golfa. Mam garaż pod domem, ale ten dom jest statyczny, więc... Dobra, zrobimy inaczej. Przyczepkę zostawię sobie w warsztacie. Wy nie mówcie nikomu na YouTubie, że macie adbloki, bo się na was YouTubery hajsowniki poobrażają. Na Nitrado mamy dedyka. Dedyka mamy na Nitrado. Dobra, wiecie co, ja sobie te nasionka postawię tutaj z boczku. Zaraz sobie ładnie wycofamy tym golfem. Zobaczymy, na ile oczywiście przyczepka ładnie wycofać pozwoli. I to też będzie spoko wyglądać, myślę. Oj, no tak, jednak... Chociaż wiecie co, czekajcie, czekajcie. To nie jest głupi pomysł, żeby to schować tam z prawej, przy tym podnośniku. Oj, moment, bo mi kolizja kamery trochę przeszkadza. Raczej jej brak. Zrobić na dłużej gospie dom? Nie, bo tutaj jest dom. Właśnie, wycieraczkę chyba. Nie pamiętam, czy wycieraczkę sobie wgrałem. Właśnie, bo tutaj domy nie działają, nie mają triggera snu dodanego. Dlaczego? Bo może być tylko jeden po pierwsze. A czy może być więcej, jak ktoś używa Global Company, ale nie każdy używa. Zawsze sobie można ściągnąć jakieś buty, jakąś wycieraczkę i wtedy macie trigger snu, nie? No i gitarka. Pięknie jest. Super fajnie jest. Przyczepy naprawiać nie będę, bo taka rozpiprzona mi się podoba. Dobra. Teraz bierzemy jeszcze goferka na plac. Niech to błoto zaschnie w słońcu. Oj, widzicie? Moment. Kamera wsteczna się włączyła.
O, i właśnie, obrót kamery wewnętrznej. A widzę, że obrót kamery wewnętrznej nie działa, jak się ma free tracka. I bardzo dobrze. Chłop, papier toaletowy woź. Panie, to są ręczniki Queen z Biedronki. Najlepsze. Najlepsze ręczniki papierowe. Velvet się chowa. Tak, warsztat w budynku, fajna sprawa. Ale to sobie musisz sam postawić jakby coś, bo ja go dodałem teraz. Ja nie używam opcji snu, tylko używam modyfikacji przyspieszania czasu na 9000. Nie polecam Jack Daniels, ponieważ na sezonach, jakbyś grał, będziesz miał popsute uprawy. Naprawimy Gulfa na spokojnie, hopy, na spokojnie. Zanim go naprawimy, to go umyjemy, bo ja hopie nawet jednej mutry nie zobacza. No, czyli śrubki. Okej, okay. Co my mamy? Dobra, jest golf, jest 30. Jezu, co ja mam z tą 30? 60 do lat prac gospodarczych, jest karaś 100-konny, jest jelonek 185-konny, jest kombajn, parowóz, jest przyczepa na plony, przyczepka do auta i do 60. Keder jest, pług jest, talerzówka jest. W sumie by mi się przydały jeszcze jakieś brony. Jest mod na spanie, kiedy chcesz. Jasne, jak chcesz, to sobie go używaj. Można, pewnie. Z tankowaniem pojazdów. Wiesz co? Z tankowaniem pojazdów. Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że wrzuciłem modyfikację na wolniejsze tankowanie pojazdów. Że wolniej to trwa. Gumofilce albo wycieraczka z napisem welcome. Warsztat się nazywa... To trolley, trigger, workshop, coś takiego. Jest nam od Hubie w każdym razie. Wpisz sobie trolley przez Y na końcu. Dobra, są wały posiewne, jest siewnik. Jest opryskiwacz, jest rozsiewacz, jest prasa, jest przyczepa na header, obciążnik. No i obiekty to są standardowo. Tak, jest myjka na tamtej stronie gospa, tu jest kompresor, żeby ładnie przedmuchać kombajn. To o, tak się nazywa ten warsztat. ZT-Max, nie wiem, dla mnie przyczepka to przyczepka. I stosiki na sianko i na słomę. Pięknie. A, czy ja go używam? Wiesz co, na razie go nie dali. Nie dałem go na razie. Na razie go nie dałem. Adia Games, dziękuję, dziękuję. No, czy, tak mówię, czy super, to wiecie, ściągniecie w sobotę, to się przekonacie. Dobra, słuchajcie, jest już 10 godzina w grze. Trzeba by pozwozić resztę, pierdół. Teraz tak, puściłbym sobie to na follow me. Co może zabrać 60 i nie wypluć przy tym tłoków? Sipme. Dobra, sipme może zabrać. Cio, teraz będzie... Teraz będzie bang. Se wyłączę. Mapa nie będzie nam od Hubie. Preferujesz przyczepę autoload czy ręcznym ustawianiem belek? Lubię się pobawić ręcznym ustawianiem belek, ale tutaj nie będę tego używał. Akurat. Bo panie, ta 60 ma dosyć. A gdzie będzie? Zobaczycie. Jak wyjdzie mapa, to zobaczycie, gdzie jest. Na spokojnie. Będzie na jakimś hostingu, gdzie nie będzie reklamy. Dobra. Wałka nie podłączam na razie, bo jest niepotrzeba. Kable ok. Teraz tak, weźmiemy jeszcze to. Kurde, jakbym wziął tu za przedniego, to bym sobie mógł zapiąć naprzód pług. Wiem! Ale to tylko do transportu, nie? Wiem, że to bez sensu, ale to do transportu. No to sobie weźmiemy. Ciekawe, jak Amazonka z tym będzie wyglądała. Leonek, kurwa mać, masz w tytule napisane, kiedy wyjdzie. Golf nie ma klimatu, jak jest taki trudny. Po co mi myjnia, jak mam dwie myjki na farmie? Dobra, spuszczamy ręcznego. Nie, teraz to ja go zapiąłem, dobra. A, bo ten karaś przecież potrzebuje czasu, żeby się obudzić. Zapomniałem o tym.
Który ciągnik wywiesi białą flagę? O którym mówisz? Proceeds? Nie, nie używamy Proceeds, ponieważ najnowsza wersja jest spieprzona. A tą starszą jakoś... Nie, bo chłopaki tego nie będą używać. Raczej. Tutaj nie będę używał. Może będę używał na tym, na Mieszczuku. O, powiem, że na Mieszczuku. To będzie, myślę, że to będzie miało sens, tak powiem być. Ale czekajcie, Sipa, ona chyba w ogóle 70 koni wymaga tylko do pracy. A pociągnąć 60 ją przecież może, co za problem. Czekajcie, a nawet może jeszcze mniej ta Sipma wymaga. Żebym jeszcze 60 mógł prasować. Czekajcie, gdzie ona jest? Pamiętam, że to było malutko, tu jest. 50 koni, no panie! Tak, potem po premierze, a potem będzie jeszcze odcinek o Honor. Daję radę Agromaciej, ale wiesz co, tutaj tutaj jest inaczej z górkami, nie? Ja mam przesadzone górki. Ja już o tym wiem, że ja mam przesadzone... Jeszcze paliwo muszę kupić, kurde, właśnie. Ja mam przesadzone górki u siebie na tym, na mapce. Są za duże podjazdy, nawet za strome. To wygląda pięknie, ale to jest niepraktyczne. No ale jakoś sobie będziecie radzić, spokojnie. I na takich nawet lekkich górkach tutaj tam może mieć problem. Białą flagę, ale jak co ma uciągnąć? Jaki ciągnik, Rawson? Już przecież skomentowałem to przed chwilą. Skomentowałem przed chwilą, chyba przez 5 minut mówiłem, dlaczego on jest w stanie to uciągnąć, a Rawson dalej swoje. Dobra, puszczamy follow me i jazda. Ale mnie kur opluł, Józek Kartoflowski. Oj, kartofelku! Trzeba wytrzeć twarz i żyć dalej. Czekajcie, 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 bo tutaj jest przesada z tymi dźwiękami. Paliwo. Spokojnie, kupię paliwo. Wiem, ja tu wszystko muszę zatankować, panie. Czemu ona chodzi jak kosiarka? A, przepraszam, tak, liniowość, właśnie. No, dobra, teraz będzie git. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ze skrzyniami też się będę bawił w swoim czasie, na spokojnie, bo ja chcę sobie każdą skrzynię sprawdzić, do każdego ciągnika dobrać inną i wtedy będzie, kurde, fun. Pod góreczkę, dwójka i odcinka. O, ale będzie pięknie. Linki są aktualne, Orwakos, ale tych modów już nie używamy. W większości. W dużej większości. Krytykuje. Chłop, krytyk przyszedł. Całe życie mapy tworzył. Nazwa moda na używane maszyny. By used vehicles, czy jakoś tak. Tłumik odpadnie. Ten tłumik to chce odpaść nawet jak jest zgaszona w 60. A to podobno jest błąd po jakiejś aktualizacji farminga ogólnie, że te tłumiki się ruszają nawet jak jest zgaszony ciągnik. Lolek 20. Wszystko w porządku.
Spoko, Kacper, naprawimy wszystko po kolei. Ja se wszystko naprawię, ja to tylko zwiozę na farmę, ja to mam warsztat, hopie, my to ogarniemy. Przyjdzie Mietek z migomatem i będzie. Co tam u Filipa? A wiesz, że od początku live'a w ogóle go nie ma tu w pokoju? Pewnie obserwuje gołębie nasze na balkonie. Siemanko, co tam u ciebie, Szarpej, bo u mnie kwarantanna. Oj, no to nie zazdroszczę, Szymek. W takim razie życzę zdrówka dużo. Trzymaj się tam, chłopie, u mnie wszystko w porządku. Na 50 obrotów, no dokładnie. Ja w ogóle nie wiem, po co staliniowość. A najwyżej weźmiemy szpraja i będziemy malować. Tak coś knuje. A to jest kot, który całe życie knuje. Całe swoje kocie. Wszystkie 9 kocich żyć knuje. Do której live? Myślę, że do 16:30 około. Da się na Seasons? Oczywiście, że się da, tylko musisz skopiować zawartość pliku Color Grading i wrzucić. I jeszcze chyba plik Environment. Ale ten environment to chyba już trzeba wrzucić w sezonach do pliku, zawartość tego pliku do pliku Lighting System. Bo tam na sezonach trochę inaczej to wygląda i uprzedzam, to oświetlenie na sezonach będzie wyglądać inaczej. Ponieważ to jest oświetlenie wyjęte z sezonów. Długa droga z tego sklepu, nie papaj, no. A wyobraź sobie, co by było, jakbym był na drugim końcu mapy. Niby salona popsuty, rolnik śmiał się jak sprzedawał. Panie używany, my to opanujemy. Patrzcie, jak dziennie się wspina. Siebie musiałeś usunąć mod Added Realism for Vehicles. Uwierz mi, że na tej mapie nawet tego modu nie odpalaj. Nawet nie myśl, żeby sobie tutaj dodać ten mod na błoto. Ten niby realizm. Patrzcie, 60 się wysra zaraz. Nie, ci idzie 4 na godzinę, 5, 6, 7. Dobra, dała radę. Naczelny redaktor Krzysztof Konowicz, żeby chłopak tylko zbłądził. Dlatego tak się zachowuje nieładnie. Aha. Walczy o życie i co? Widzisz? Wygrała. Ale spoko, jak się go naprawi, to będzie trochę lepiej. Na Dolinie Kwiatów Orwakos to też był zły pomysł, ponieważ Dolina Kwiatów ma swoje błoto. Zwłaszcza po deszczu. To błoto jest po deszczu. Nagram na klawiaturze. Tracker, no to właśnie wymyśliłeś mi scenariusz na 35 odcinków tej serii. No największe pole najpierw to bym musiał je kupić. A jak widzisz, stać mnie tylko, mając takie gospodarstwo, stać mnie tylko na gruzy. A to też będzie symbol. Chłop jeździ Ursusami, a ma takie wypasione po remoncie gospodarstwo, nie? Dobra, wyłączamy follow me. Na razie. Pięć miesięcy, cztery. Ło, to długo, długo. Zdrówka życzę, Lolek. Bartuś, Jacek, czy będą? No zobaczymy, jak będzie im pasować, to będą. Bartek jest chyba w trasie, więc może być różnie. Czekajcie, bo tu mi się kostka przemalowała na asfalt, na żwir. Będę musiał to ogarnąć. Dobra, krukowiaka to ja sobie postawię tutaj, pod ścianą.
ile kasy? Podstawową tą ilość, 1 250 000 na średnim poziomie trudności. A chłopaki mają 2 miliony, bo oni nie mają zabudowy gotowej. Oni się muszą zbudować, także chłopaki mają więcej. Co prawda ziemie są tanie, te dobudowy. Są bardzo tanie. Więc nawet jak ktoś będzie chciał iść na łatwiznę i grać na tym gospie co ja, to se może kupić na przykład... O, to jest dla Bartka 17 hektarów za jedyne 213 tysięcy, nie? Gdzie normalne pole mające podobny areał kosztuje 1 148 000, także no. Także tak. Czekaj, tracker, na którym polu? Moment. Kartofle zebrać. A na największym, tak? Aha, w ten sposób. Zamiast tego wyzwania to po prostu na największym polu ziemnioki. Kurde, teraz to będzie manewrowania. Ile hektarów ma największe pole? Chyba właśnie tamto 19, jakoś tak. W sumie całe pole nie ma 19. Bo tam jeszcze jest kawałek chyba zagajnika na tym jakiegoś takiego. Ale na klawiaturze to już się spoko cofa. Gorzej jest na... Znaczy na tym, na kierownicy się spoko cofa. Gorzej jest na klawiaturze. Przy takim niskim promieniu. I cyk. Trochę wyprostujemy. I pięknie. Dobra, jeszcze trochę wycofam. Elegancko. To też od samego zera, z bidną chałupą C330, pługiem dwuskibowym. Taki mam plan na początek, aż do największych John Deere'ów. Powodzenia, Mateusz! I takie podejście do rozgrywki ja również szanuję. Jak się nazywa mod na teren pokazany nad wartością terenu? Additional Field Info. Tak się nazywa ten mod. Jest dostępny na oficjalnym mod hubie. Dobra, moment. Tutaj stoi gofer, więc się nie wykręcę. Ale będzie naprawiania. Tak myślę, czy akcję naprawiania maszyn sobie zrobić na tym, na odcinku premierowym, czy może teraz? Krzysiek, w sobotę będzie już odcinek o 12, jak kiedyś. Razem z odcinkiem link do pobrania mapy. Się przeprowadzam do ciebie w Polsce, działki budowlane jeszcze raz takie drogie jak rolnicza, u ciebie o połowę tańsze. Ano tak. Ale to wiesz, na innych zasadach to wszystko działa. I tak ceny w skupach są, powiedziałbym, takie sobie. Wegeski 4 na 4, zresztą jest napisane kuźwa w tytule live'a, ludzie, klikacie w live'y. Wchodzicie na czyjś live, klikając w tytuł i nie widzicie, co pisze w tytule. Gdzie będzie mapa do pobrania? Zobaczycie, spokojnie, zobaczycie. Nad kilkoma miejscami się zastanawiam, takimi fajnymi, i mam dylemat po prostu. Dobra, pogaszone. A teraz to sobie tak. Dobra, na początek se naprawię tego jelonka. Golf jeszcze poczeka. Tylko go rozprzęgniemy na razie. Nowy gryzoń spoko się sprawuje. Ogólnie jestem mega zadowolony. Dołożyłem se ciężarków. Maksymalną ilość, jaką się da, bo lubię ciężkie myszki teraz już. Zmienił mi się gust przez ostatnie parę lat. I jestem ogólnie mega zadowolony. Jeszcze jakby działał u mnie, w sensie działał, bo on ogólnie działa, ale u mnie nie działa z Logitech Gaming Software, to by było bajabongo.
nikt tytułu nie czyta. No wiecie, ja tam wolę jednak wiedzieć, na co się pisze i do kogo się pcham na live'a, nie? Zobaczmy, czy warsztat w ogóle działa. Działa, pięknie działa. Dobra, naprawiamy. Umyjemy go jeszcze, żeby sprawiał wrażenie nowego. Przedmuchamy se go. Czy ja tu mam włączoną liniowość? Nie mam. Też trzeba włączyć. Nie chcą wchodzić te ciężarki, a to ciekawe. No to ładne fuszery robią. Źle dopasowali może te gniazda na te ciężarki. Do mojej bez problemu. Dobra, bieremy tego... to powietrze, którego nie widać, a szkoda. Właśnie, chociaż kurz by się mógł pojawiać, jak się tym myje. Ale działa, ale myje, okej. Przedmuchamy go tutaj, tutaj, tutaj. Jaka Iwonka. A ja tam nie czytam tytułów i nie wiem, coś ty za chłopiec, lol, w ogóle żal.pl. Iwonka przyszła i Filip też się pojawił. Zepsute to powietrze, nie widać go. No ja na Śląsku się przyzwyczaiłem do widzialnego powietrza i dziwnie mi z takim niewidocznym. Akcja dmuchanie bizona. No jakby byłoby widać kurz, to byłoby spoko. Do orki to się zgłaszam. Od tego jest, panie Rawson, procedura specjalna. Dobra, pojadę teraz naokoło do sklepu. Mam nadzieję, że paliwo mi się nie skończy, żeby pokazać ten małe gospo. Pokręcimy się tam trochę, bo chociaż pokazywałem na różnych streamach, to niektórzy dalej jeszcze nie widzieli. Szare? No takie szaro-brunatno-czarne. Znaczy na tym paliwie trzy mapy, no tak, oj, teren wchodzi na ten, nie zauważyłem tego wcześniej, no trudno. Najlepsze jest to, że tego nie było, tylko ja tutaj poprawiałem, żeby asfalt tak nie lewitował i wtedy zepsułem. Chłop zepsuł przy naprawianiu, to tylko ja tak umiem. O, te 75% tego twardości siedzenia jest akurat, jest w sam raz. Bocian wódka, na co ja mam uważać? Ja mam w dupie takich ludzi, no. Wiesz, dlaczego mam się martwić, przejmować ludźmi, którzy nic, żadnej społeczności, graczy ani nikomu nic w życiu nie dali. Ich rozrywką jest to, że wchodzą narobić syfu i gnoju. Dlaczego mamy uważać, dlaczego mamy się przejmować takimi cfelami, no? Powiedz mi. Jeżeli mówisz o tym Józku, no to niech se Józek jest, akurat Józek tutaj szkodliwy nie jest, no tak pisał o 4M. Gorsi tu bywali, panie, tu bywali normalnie, nie wiem, uchodźcy z kosmosu, słuchaj. Wiesz, trollowanie, jak ktoś fajnie troluje ze smakiem i tak, wiecie, tak, to trollowanie jest takie wyważone, takie w miarę spokojne, to jest tam jeszcze git, nie? To nie jest problem. Czy u ciebie też ciężarki są takie ciężkie? No tam chyba każdy ma tam, powiedzmy, niecałe 4 gramy, 3,8 jakoś, czy coś w tym stylu. Coś tak mi się kojarzy. Dokładnie, nie takich już stąd wynosili.
Nie wiem, Jasiu, czy będą mody na ModHub dzisiaj, bo ja nie pracuję, nie współpracuję z gigantami, nie mam tam znajomości, oni mnie nie lubią, bo ich drzewa z DLC są na mojej mapie. Ich zdjęcie zamieściłem publicznie na mapie. O, tutaj widzę, że pasek trawy jest niedokoszony. Spoko. Takie błędy to nie błędy. Twardość siedzenia, musisz mieć modyfikację. Seat suspension, czy jakoś tak. I wtedy wchodzisz pod shift plus R. Prawy shift. Pamiętaj, prawy shift plus R. I sobie ogarniasz. Nic nie jedzie, dobra. Elegancko. To wypadamy sobie z wysokiego Brodna, akurat wyjeżdżamy. Kamera suspension. O, kamera suspension. gram. O, tak pisze Jack Daniels. Coś takiego, no. Wiem, że są bardzo dobrze przesmarowane. Musiałem ręce myć, jak je ten, bo miałem ręce całe, znaczy palce miałem w smarze, jak montowałem te obciążniki. Można zjechać, tylko na niektórych wzniesieniach, uwaga, ostrzegam, drogi nadal mogą być lekko w powietrzu. Dlaczego? Bo ja powinienem powinienem tak robiąc po Bożemu drogi, te pobocza wymodelować razem z drogą. Tutaj się przyznaję bez bicia, że troszeczkę w złą stronę poszedłem. Stwierdziłem, że bez poboczy będzie fajniej. No tutaj akurat jest równo, na linii z terenem. Ale są takie miejsca, gdzie delikatnie się przechyli ciągnik. Dobra. Dojeżdżamy do małej farmy. Kto chciał zobaczyć? Właśnie Filip zużył moją szklankę z kolą. W sensie wsadził tam pysk i łapę. No to już popite mam. To jest... Iwonka potwierdzi, to jest jego wręcz mantra, to jest jego rytuał. Podejść, obwąchać, pocierać się dziąsłami o szklankę i wsadzić tam łapę jeszcze. Aj, Filip, czekaj, bo ty to przewrócisz zaraz. Zostaw to. Fajnie, już zaznaczyłeś, że to twoja szklanka. Czekajcie, żeby tu wjechać, ja potrzebuję to kupić. Już widzę jak wyrabiacie z hamowaniem na tej górce, wjeżdżając na gospą. Ale dobra, przeskoczymy przez płot. Zrobimy inaczej. Przeloguję się na PGR Brodno. Dam sobie, awansuję siebie na kierownika. I teraz kupię to gospo. Dobra. Silos zbożowy jest tutaj. Tu się można wysypać, tu się można załadować. Jakby coś, nie bójcie się wysokich przyczep. Nawet gdyby ktoś miał ochotę do małego garażu wjechać wysoką przyczepą, bo rura została pozbawiona kolizji. Także luz. Jakaś tam badziewna wiata. Tu jest dużo miejsca, aby trzymać maszyny pod chmurką. Ja lubię, jak widzę na YouTubie, że rolnicy mają tam jakiś jeden niewielki garaż, a resztę maszyn trzymają sobie pod chmurką. Owce tutaj, konie tutaj, więc taka typowa agroturystyczna mała farma, można powiedzieć. Filip, nie wspinaj się na monitor. Zostaw ten monitor, co ty tam robisz? Iwonka, Filip się wspina na twój monitor. Przekrzywił ci go chyba. Naprawisz to, jak przyjdziesz. Ciesz się, że nie wkłada szyszki. Boże, nie. Dobra. No i tyle, no co tu pokazywać więcej. Mała taka, naprawdę skromna farma. Jak ktoś by chciał przerobić, padok można sprzedać, owczarnię można sprzedać i właściwie to macie tutaj kupę dodatkowego terenu na rozbudowę. Ja wyznaję zasadę, że lepiej jest nie robić całkiem ciasnych, gotowych gospodarstw w farmingu, tylko zrobić jakiś zarys z jakimś pomysłem i ewentualnie zostawić ludziom troszeczkę pola do popisu. Tak samo na dużym gospo można sprzedać oborę i chlewnie. Szczerze, chujowa mapa, Antoni. O kurde, przejąłem się, idę się powiesić, pociąć normalnie, posrać zaraz. Posram się zaraz z żalu. Strasznie chujowa mapa, no. Bez klimatu, w ogóle, do dupy. Bez pomysłu. Masz rację, Antoni. Idę się powiesić, kończę live'a.
Moment, muszę się przelogować tutaj. Tak się przejąłem twoim komentarzem, że aż normalnie, aż mi zaschło w gardle i muszę się napić z gwinta, bo mam zużytą szklankę przez kota. Jeszcze mi korek mi spadł i wylałem trochę coli, czekajcie. Kultury trochę hamie. Hamie! Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Panie Antoni. A ty wstajesz i idziesz. I czekasz na moich kolegów. A jak do ciebie przyjdą, to mówisz tak, proszę pana. Oczywiście, proszę pana. 20% proszę pana. 30% też może być. I 50% proszę pana się znajdzie. Dziękuję bardzo, całuję rączki. Oczywiście, proszę pana. Czy napiją się panowie wódeczki? Tak zapytasz, chamie, czy napiją się panowie szkoda, wódeczki? Szkoda, że ocenzurowałem to. Wódeczka musi być zimna i gęsta, jak sok z pizzy. No. Szerokości, Antoni. Pamiętaj, wódeczka musi być zimna. Wypijesz z kolegami zdrowie za tę chujową mapę. O, i to będzie fair. Dobra, gospo pokazane. Gospo jest w wiosce, więc nie jest na takim osamotnionym terenie jak to duże, więc wiecie. Dobra, i jedziemy teraz już do sklepu po kolejne maszynki. Czekajcie, muszę sobie wycentrować free tracka, bo... Moment. Płot zaliczyłem. Kurda, dopiero co pomalowałem. Szprajem. Dobra, teraz jest git. Bardzo się cieszę, że tutaj co niektórzy rozpoznali Dario. Dario jest tutaj... Wiecie, co Dario robi z hejterami. Weekend męczyłeś winko. Martini to nie jest winko. I po płocie, ale John Deere cały, to najważniejsze. A płotem sąsiada przejmować się nie będę, nie? Kola chyba z dodatkiem. Tak, chyba cukru. Gdzie ta droga prowadzi? Zapomniałem. Wiecie, co jest fajne, jak się robi dużą mapę? Że się połowy i takiej zapomina potem. Gdzie co było, gdzie jak dojechać. Co sądzisz o mapie Riota? Eastern? Jak mam być szczery, ale będę teraz do bólu szczery, bezpośredni, po prostu wredny i bezczelny. Znam ludzi. znam ludzi, którym się ta mapa już na tym etapie nie podoba. Szanuję to, bo moja mapa też się tutaj ma nie wszystkim podobać i nie będzie wszystkim podobać. Jeżeli chodzi o moje odczucia, na plus jest to, że jest z Reala, bo mapy z Reala jakoś tak, no ja już powoli Brudnowskiej miałem coś takiego, że mi się podobają mapy z Reala, inaczej się odbiera grę i faktycznie zgadzam się z tym, że być może mapmakerzy pójdą w ten standard w przyszłości, będą tworzyć mapy na bazie geoportalu, terenu z geoportalu, ale nie będę raczej na niej grał, ani nawet nie będę jej próbował, ani nie będę jej ściągał, bo... Ja rozumiem, że tam w tej wsi, w tej okolicy, gdzie tam Riot tam sobie odwzorował, czyli tam jego okolice, są pola takie, jakie są na mapie. Okej. Okay. Tylko, że w farmingu odbiór jest troszeczkę inny. Dla mnie osobiście, bo... No. Co jest? Czemu nie zadziałało? To be. No. Kurwa. Or not to be. Dokładnie. Także... Także ja na tej mapie, tak patrząc po wszystkich odcinkach Working Progress, śledząc streamy Riota, czułbym się, że jestem ciągle w tym samym miejscu przez te właśnie długie, wąskie pola. Ja tutaj oczywiście nie krytykuję, że to jest złe, bo takie pola on tam ma i takie zrobił, okej. Jednak w farmingu uważam, że przewagą map fikcyjnych jest to, że można ją zrobić według własnej wyobraźni i tak jak na przykład, powiem wam, no... Brodno nie jest mapą, na pewno nie jest najlepszą mapą, według mnie na pewno nie jest idealną mapą, bo tam ze mnie to taki jest amator, ja o tym wiem, ale tu na pewno nie ma miejsca, nie ma dwóch takich samych miejsc, gdzie będziecie czuć, że jest podobnie. Na Woli Brudnowskiej też tak jest, bo też pola są, wiecie, z Reala, wiecie o co chodzi.
Jest to przeniesione z reala i też jest dużo pól, nawet oddalonych od siebie, gdzie otoczenie jest podobne. Ale to jest akurat, wiecie, to jest akurat już ułomność farminga i ograniczenie graficzne, tak naprawdę. Ograniczanie roślinności. Poza tym, no uważam, że chłop włożył tam jakąś pracę. Jedynie co mnie zawiodło to to, że mapa 4x4 Eastern jest tak naprawdę ma 1/3, czy tam powiedzmy, że połowę grywalnego terenu, więc tak nie do końca jest to 4x4. To jest jedyne, co mnie zawiodło na tej mapie. A tak poza tym ja życzę oczywiście powodzenia, życzę jak najlepiej Riotowi, teraz już tak serio mówię poważnie, aby dokończył projekt, aby udało mu się to wydać bez problemu, aby ModHub nie robił problemów. No i alleluja i do przodu. Tyle ode mnie w tym temacie. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem. Arikson też tworzy całkiem fajną mapę. Tak, śledzę jego stream od czasu do czasu, jak streamuje na tej mapce, coś tam sobie ogarnia. Też fajna, też spoko. Ale to jest tak samo Osina. Osina to jest moim zdaniem jedna z najpiękniejszych map, jeżeli chodzi o krajobraz. Ale grać tam jest mi średnio, bo tam tak... Nie wiem, no tam jest jedno miasteczko, jedna wioska, troszeczkę też tak, wiecie, kilka skupów w jednym miejscu praktycznie. No i cóż, teraz się skapłem, że jadę do sklepu dobrą drogą i nawet niekoniecznie pobłądziłem. Kuski, tak, od Bosko, nie? Też wyglądało pięknie, widziałem jak Arikson ogrywał testowo na swoich streamach razem z gościnnie właśnie udziałem Bosko Modding i też spoko wygląda. No, gdyby te wszystkie mapy, które mają wyjść, albo na przykład Chociebusz jeszcze od Ditka, wyszły, to byłoby coś pięknego. Dokładnie jak pisze o 4M, powiedzieć, że mapa mi się nie podoba. Było kilka osób, które mówiło, że według nich mapa nie ma klimatu, że nie pasuje, że nie podoba się to, że są budynki i z Farminga 11, i z 19 z Felsbrunn. Okej, ja to szanuję, rozumiem, nie mam z tym problemu. Ale jak ktoś wejdzie, napisze, mapa jest chujowa, tylko po to, żeby się poczuć lepiej w swojej prymitywnej osobowości, no to sorry, out od razu. Oj, sorry, że jadę jak pijany, ale patrzę teraz na czat. Dlatego ja właśnie nie chcę, żeby szybko wychodził Farming 21, bo tak naprawdę dopiero teraz zaczynamy mieć komplet takiej grywalności. I wybór map, i wybór modyfikacji. Jakby, nie wiem, miał wyjść na jesień Farming 21. Ja i tak tutaj wiem, że tutaj z chłopakami spędzimy jeszcze kupę czasu, bez względu na to, czy 21 Farming w ogóle wyjdzie, czy wyjdzie w tym roku, czy w przyszłym. To będzie ostatnia mapa, na której gramy w Farmingu 19. I pewnie długo jeszcze po premierze kolejnego Farminga, dopóki nie zaczną wychodzić mapy i mody. Zatankuje spokojnie, Paweł, zatankuje. On jest po prostu kupiony jako używany i pan Kurbanek tutaj troszeczkę poskąpił paliwa, wiesz? Ja sobie dotankuję wszystko na farmie. O, to się nie przejmuj. Kupię sobie bańki z paliwem i będę ręcznie tankował. SnowRunner, jeżeli wyjdzie na Steamie, to tak. Tu trzeba, kurde, patrzeć na ten trafik, chociaż on w miasteczkach właśnie, jak ktoś jeszcze nie wie, trafik w miasteczkach i na skrzyżowaniach, na zakrętach, w sensie na skrzyżowaniach na zakrętach, nie na typowych zakrętach, zwalnia do 30 na godzinę, a poza zabudowanym jedzie 50. No, chciałem zrobić 50 i 70, ale uwierzcie mi, że trafik jadący 70 na godzinę i broń Boże, byście się z nim zderzyli, zahaczyli nawet o niego. Cóż, powodzenia. Czekajcie, ta Amazonka będzie ładnie wyglądać z tym Jengirem. Znaczy, ja jestem ciekaw, co oni są w stanie dodać w farmingu kolejnym, ale jest mała iskierka nadziei, ponieważ przez Giantsów został zatrudniony Farmer Andy, autor mapy, czy tam skryptów, bo mapę chyba sam wygląd robił kto inny, ale autorem skryptów na pewno był Hofbergman, był Farmer Andy. Wiecie, kaczki, gęsi, te sprawy, tam jakieś inne fajne bajery, szmery, więc myślę, że to będzie spoko. No zobaczymy, czy go czasami nie podetną mu skrzydeł, tak jak Rakimowi. Wiecie, Rakim to jest gościu, który odpowiadał, który szefował w teamie Realismus Modding, czyli w teamie, który stworzył sezony. Został zatrudniony,
po tym jak sezony wygrały kontest w 17 przez Giants i nie dali mu rozwinąć skrzydeł, ponieważ jedyny jego wkład w tą grę to są kontrakty, które są spoko zrobione, ale to jest jedyne, co, na co chyba mu pozwolili. Dlatego no zobaczymy, jak będzie z Farmerem Endym. A ja tu nie mam drugiego ciągnika, żeby na follow me pojechać. No dobra, jedziemy samą Amazonką. Ale nie Rakim, tylko Ra, H, K, I, I, N. Tak brzmi jego nick. Ma być polowanie. No to ja dziękuję za... Ja bym wolał sadownictwo. Wolałbym przetwórstwo w podstawce jakieś. Chociażby podstawowe, żeby modyfikacje to powiedzmy rozbudowały, nie? A nie, że teraz tak jest teraz, że przetwórstwo robią modyfikacje od początku do końca. Żeby chociaż podstawowe przetwórstwo było. Filip, zasłaniasz mi ekran. I rozbudowa przez mody, nie? Siema, Wolocyk. Zrobili mu na Alpine zrobić nowe drzewa pod sezony. O kurwa, panie. Kozakiem od skryptu DFS-a jest Fkonator. No u nas w Polsce też jest kozak od skryptów do FSA, nazywa się Rockstar i tutaj z tego co wiem, u Ariksona słyszałem i u Riota na live, że Rockstar planuje jeszcze coś wydać ze swoich skryptów na ModHubie. No zobaczymy jak to się potoczy. Ja mam nadzieję, że na te takie rozbudowane menu konfiguracyjne, że sobie będzie można kliknięciem zmienić oświetlenie, że sobie tam będzie można, wiecie, no tam było dużo fajnych opcji. W sumie trochę wątpię, że akurat to wyda, ale może. Tak, dwa mody już wydał, no. Waluty i ten mobilny warsztat, nie? Czy glebę 3D dadzą w kolejnym farmingu? No zobaczymy. Czy ten silnik to pociągnie? Czy trzeba będzie pisać nowy? A może już piszą nowy? Nie wiem, no zobaczymy. Błażej, wiesz co, chciałem dodać waluty, fajnie mieć PLN-y, ale kiedy widzisz, że tam 1000 litrów pszenicy dostaniesz, za 1000 litrów pszenicy w skupie dostaniesz 2000 zł, no to już czar troszeczkę pryska, nie? Bo jednak to już, to jest wiadomo, to jest przelicznik z tego euro w grze, no ale cóż, Filip chce się dostać na kolana, a ja tu mam stelaż od mikrofonu. I trochę czekajcie, teraz będę jechał jak pijak, bo patrzę na niego i na kamerkę. Trochę widać jego uszy w kamerce, dobra. Walnąłem trasę w Open Rails Kraków-Warszawa. Właśnie ja tego Open Rails bym chciał spróbować. Podobno jest łatwiejsze do opanowania niż maszyna, a też jest całkiem spoko. No właśnie, to jest to, że jest ten... to jest przeliczenie z waluty, ale... No szkoda właśnie, bo fajnie wyglądają PLN-y, nie powiem, no ale tak jak mówię, no skala się robi gigantyczna. Jakby Rockstar robił farminga, to by był kozakiem. No akurat jakby tak powiem wam, do Rakina, Farmera Endiego i dołączył jeszcze Rockstar, no to kurde, no powiem wam, no chłop umie robić skrypty, to trzeba mu przyznać. Nie potrafi zainstalować Open Rails. Nie no, John Deere jest mistrzowski. W ogóle, bo jest tak, to jest 60-30 seria. Jest chyba też 60-20 i 60-10. Wszystkie trzy serie są kozackie. Są nowe uprawy na mapie? Tak, Kuba, jest pszenżyto, żyto, proso, lucerna, pszenica, koniczyna. Sezon na mapie jest i działa. Jest trawa, inna trawa zimą, taka przyszroniona. Jest troszeczkę inna trawa na jesień, taka delikatnie pożółkła. Te jakieś maki czerwone na Monte Cassino, kuźwa. Krzaczki, inne krzaki, chwasty są i jesienne, i zimowe. Spokojnie, sezon wygląda ładnie. A zima, powiem wam, jak spadnie śnieg, to tu jest coś pięknego. No teraz wam tego nie pokażę, bo na dodatku sezonów nie mamy, nie? Czy Rockstar ma Facebooka? A nie wiem nawet. Nigdy się w tym w sumie nie zagłębiałem w to, czy ma Facebooka, czy nie. Pszenicę podałem? Pszenżyto miało być.
Serio? Pszenicę podamy każdą uprawę? Co sądzisz o Nowa Bruzda? Zajebisty klimat. Jak ktoś lubi... Znaczy wiecie, ja oceniam mapę na dwa sposoby. Mapę dla mnie do grania i mapę ładną. I Bruzda jest tak dla mnie Osina ładną mapą. Ale chciałbym też tam widzieć nowoczesny potencjał, jeżeli chodzi o zabudowy na farmach. Wtedy, kurde, grałbym na Bruździe. Bruzda mi się podoba, ma fajne oświetlenie, bardzo ładne, ładnie wykonane modele. No, no spoko, spoko mapka, naprawdę spoko mapka. Dobra, wjeżdżamy Amazonką do garażu. Co sądzisz o Wysokim Brodnie? Bez klimatu, do dupy, bo połączył budynki chłop z Farminga 11 z budynkami Felsbrunn. Generalnie mapa fikcyjna, więc trzeba podnosić standardy i teraz każda musi być realna przecież, więc mapa nie trzyma standardów. Ma przężyto, które jest niepotrzebne. Ma koniczynę i lucernę, z której tak teoretycznie niby coś można zrobić, a gówno można zrobić. I nie ma 25 rodzajów traw, nie? No jeszcze cebuli nie ma. A jak to nam, jak to polska mapa bez cebuli? To jest po prostu niemożliwe. Także Wysokie Brodno, takie mocne, 1 plus na 10. Plus dodaję za tą kostkę. Ale ta kostka będzie wyciągana, ja pierdzielę. Co z tego, że tą teksturę można pobrać za darmo zewsząd, ale będzie. A wałek jeszcze. Po co ja wałek przyłączałem, to ja nie wiem. Dobra, poczytam teraz trochę czat dłużej, bo się rozgadałem. Tracker. Tak, da się tak zrobić Vehicle Control Add-on, że nie wpływa na jazdę, jest tylko GPS. Proszę bardzo, Control C. Dupa, Control C. Co jest, kurwa? Co tu się odwaliło? A, Control C, może być wsiadł do ciągnika, ty debilu. Dobra, sorry. Dobra, patrz, nie było tematu, nie? Sterowanie adaptacyjne wyłączasz. I wyłączasz jeszcze coś. Skrzynię biegów wyłączasz. I masz teraz sterowanie jak w oryginalnym farmingu, bez skrzyni biegów, bez efektu hamowania silnikiem. I używasz tylko GPS-a. Proszę bardzo. Ale co? Wyjaśniłem. Więc proszę się... Proszę się odczepić. Mod na GPS? Ja używam Vehicle Control Add-on. Sharpie, pytam się, bo nie wiem, czy przetłumaczyłeś. Masz jakieś dodatkowe uprawy tekstury malowania? Mam. Pokazać? Proszę bardzo. Pokażę wam to. O, przeloguję się znowu. PGR będzie taką gospodarką na różne jakieś te eksperymenty, nie? Dobra. Tepniemy się do silosa tu. Wiecie, co zrobimy? Przemalujemy tutaj to. O, proszę bardzo. Tekstury do malowania. Heja. Gdzie, kurwa? Czekaj, muszę polecieć tam na gospo. Siema, Krzysiek Sykulski, witam cię. Gdzie jest ta gospa? Chłop poleciał, ona jest prawie, że... Dobra, tu jest, dobra. Proszę bardzo, malowanie. Taka oto kostka dodana przeze mnie. No, chodnik taki bardziej, płyty, o. Błoto, asfalt standardowo, piaszczyste takie błotko, kałuże, znaczy no, piaszczyste błoto, krzaki, proszę bardzo, można krzakami se pomalować, ta wielkość, moment, zrobimy tak, taka wielkość, największe, teraz jest największe, taki ładny bruk, o, cyk. Beton to tam był, takie chwasty, tylko wiecie, ikonka, jak to podgląd, to niestety te wszystkie chwasty, krzaki będą na podglądzie zwykłej trawy, bo tak to działa i tyle, musicie sobie po prostu tabem patrzeć, przymierzać, białe kwiotki, takie kwiotki, chwasty bardziej, oset, maki, te takie jakieś dziwne rzeczy i tu już mamy ten zwykły dirt.
Opadłe liście, to też było w podstawce. Opadłe igły, to chyba nie było, ale jest. Trawa, normalnie. Tylko tu jest jedna sprawa z tą trawą. Widzicie, ta płaska trawa, ta podstawka tej trawy jest jaśniejsza od tej, która jest na mapie. No ale to myślę, że tam jakiś mega problem nie będzie dla was. Trawa taka jakby skoszona, przeschnięta. Jeszcze jedna taka gravel, czyli żwir. O, ta kostka, którą mam na farmie, która wam się tak podoba. Wszystko ładnie. Taka kostka jeszcze, taka o, takie o, takie te. Taka kostka, to taki chodnik zwykły, klasyczny, nie? Nasz polski, brukowy. Taka płyta jeszcze, to jest z podstawki akurat. Kałuże se można pomalować, patrzcie, nawet kałuże se namalujecie. Nie ma problemu, jak ktoś chce. Ciemny taki asfalt, amerykański bardziej. Taki, to jest tekstura skały górzystej. To jest druga tekstura skały górzystej, troszeczkę inna. Taki piach, powiedzmy, no, taka klepisko. Błoto takie też, takie kałuże bardziej, jeszcze bardziej błotnisty piach. Suchy piasek. Co można na przykład wokół oczka wodnego zrobić, że niby mini plaża czy coś. Biały taki jasny żwir. Też moja, dodane przeze mnie. Takie ślady, o, od kół jakby, patrzcie. Widzicie, takie ślady, o. Tylko że one, wiadomo, minus jest taki, że one są tylko w tą stronę, nie? Nie obrócicie tego. I takie podobne, tylko że z kałużami od błota. Jeszcze taki żwirek. No i to wszystko. Dużo, nie? Dużo, dużo! No, będziecie się bawić. Tutaj też się wszystko ładnie oświetla, zobaczcie, pokażę wam. Widzicie, z każdej strony się świeci ta kostka, jak tak świecicie latarnią. Kałuża jest normalna, taka jak robią mapmakerzy. Możecie sobie taką kałużę namalować, nie ma problemu. Proszę bardzo. No. Wszystko działa. Normal mapki są w porządku. No, fajne jest to, że krzaki se można namalować, nie? Nawet zamiast stawiać jakieś modele, żeby uzdobić farmę. To jest zawsze lepiej dla optymalizacji. Tak samo te chwasty, jakieś takie kwiotki, tutaj te maki, czy co to jest, oset, nie? To jest spoko opcja. To już jest taki, to już jest standard. Teraz to już każdy musi mieć na mapie. Także wiecie. No, dobra. To ja stąd wyloguję się. Chłopaki nie będą patrzeć zapisów, biją tutaj i się stwierdzą, co tu się odjebało z tą podłogą na tej farmie. Zobaczą. Chłop robił ten i się nie umiał zdecydować. Tako kostka, tako, czy takie płyty, czy taki żwir. Powiem, że firma budowlana tu przyjechała i wysypała próbki wszystkiego, co są w stanie tutaj zapewnić. Dobra. Czekajcie, Amazonkę muszę zaparkować. Czy już ją zaparkowałem? Zacząłem parkować, dobra. Odpalimy dziada. Dopracowana i ładnie wyglądająca. A dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Aha, już to odczepiłem, dobra, okej, zaparkowane było. Dobra, słuchajcie, ludziska, 16:30, resztę maszynek to już se sprowadzę. Jeżeli chodzi o te, jakie mam maszyny, nic się nie zmieni. Nic się już nie zmieni tutaj. Nic nie będę dokupował aż do premierowego odcinka. Te 77 tysięcy to se zostawię jeszcze na nasiona, na nawozy. To tam zobaczymy, czy pomiędzy odcinkami. No ewentualnie nasiona i nawozy sobie kupię, żeby już zacząć pracę. Z maszyn, budynków czy coś, to już będzie wszystko. Zrobimy teraz jakiś ładny kadr. Golf tam w tle. Cyk. Proszę bardzo. Elegancko. I tak na do widzenia takim ładnym kadrem. 16:30. Ludziska, dzięki wam wielkie za uwagę. Już do soboty nie będzie żadnego streama z farminga. Z tej mapy. Przynajmniej z tej mapy, bo nie wiem, może jutro se pogram na woli na streamie, albo WTS-a se pojeżdżę w końcu w coś innego. Zrozumcie mnie, też mam czasami ochotę w coś innego pośmigać. Dzięki wam wielkie ludziska za uwagę. Widzimy się na premierze mapy w sobotę wraz z premierą, wraz z premierowym odcinkiem najnowszej odsłony BBSJ.
Już teraz zdradzę, dobra, gościem odcinka będzie Błażej. Z Błażejem porozmawiamy sobie o kulisach powstawania tej mapy, o różnych rzeczach związanych z problemami, jakie nas napotkały, ogólnie o tym, jak trudno mają moderzy, jeżeli chodzi o modhuba i tak dalej, i tak dalej. Wójcio też będzie miał mnóstwo pytań odnośnie zaplecza powstawania mapy, także myślę, że będziemy typowo sobie gadać na temat mapki. Już wam zdradziłem, kto będzie na odcinku. Jest środa. Środa minie, tydzień zginie, byle do soboty. I hej, tylko nie naróbcie w galoty z tego oczekiwania. No. Także do widzenia i życzę wam miłej środy. Czwartek, piątek, sobota. Licząc, nie, dzisiaj jest wtorek. Środa, czwartek, piątek, sobota. 4 dni. Za 4 dni. Dzięki wam wielkie. Ups. Niestety jeszcze na moim Stream Decku nie mam sterowania OBS-em. Chłop miał 3 tygodnie, żeby to zrobić, jeszcze tego nie zrobił, dlatego póki co jeszcze G13, czyli G18, koniec i widzimy się w sobotę. Ewentualnie na streamach jeszcze, ale już nie na Wysokim Brodnie. Wysokie Brodno po raz kolejny zobaczycie u mnie dopiero w sobotę. Trzymajcie się, miłego wieczoru, miłej reszty tygodnia. Na razicho.